Witajcie, kochani. Dzisiejsze słowo będzie z królewskiej. Za chwilę do niej tam sięgniemy. Natomiast zanim to nastąpi, chciałbym, abyśmy skłonili głowy, abym oddał chwałę Bogu. Po prostu i skłońmy nasze oblicza do modlitwy. Ukochany, najdroższy nasz Panie, chcę z całego serca, Panie, wielbić, wysławiać Twoje imię, Twoje wielkie majestat, wysławiać i dawać chwałę za cały plan zbawienia, za to, że jesteś tak wielkim, wspaniałym Bogiem, na którego możemy się pełni opierać, bez jakichkolwiek cieni albo wątpliwości. Dziękujemy Ci, Boże, za to i dlatego daj nam w serca właśnie to całkowite zaufanie do Ciebie, bezgraniczne zaufanie do Ciebie, bo akurat do Ciebie takie zaufanie może być, natomiast nigdy do człowieka, Boże, drugiego, bo każdy człowiek jest ułomny, grzeszny i w każdej chwili może zejść z drogi Twojej, nawet jeżeli na niej jest, albo wejść, jeżeli na niej nie jest. Także chwała Ci za to, Panie, za wszystko i teraz pobłogosław, daj mądrość i daj, abym był Twoimi ustami. W imieniu Jezusa. Amen. Tak, kochani, otwórzmy sobie na drugiej Księdze Królewskiej sam początek. Przeanalizujemy pierwszy rozdział na pewno. Zobaczymy, jak Bóg da z drugim. Są to bardzo ważne kwestie, które nas dotyczą dzisiaj i jeszcze będą dotyczyć. Ano, właśnie tak to się zaczyna, słuchajcie. Król izraelski, bo tu tak jak pisze od początku, po śmierci Achaba Moab zbuntował się przeciw Izraelowi. Achazjasz wypadł przez kratę swej górnej komnaty, oczywiście król Izraela ówczesny, w Samarii i zachorował. Wyprawił więc posłańców, mówiąc im: idźcie i zapytajcie Belzebuba, Boga Ekronu, czy wyzdrowieje z tej choroby. Słuchajcie, no to jest tragiczna sytuacja, kiedy król Izraela, gdzie panuje Bóg, albo teoretycznie dla niektórych panuje, dla niektórych praktycznie, ale w większości teoretycznie, czyli jakby tylko gdzieś tam na pisaniu, ten Bóg, który jest prawdziwy, który panuje nad Izraelem, jest odsunięty na bok i ów król, on chce się radzić kogo? Belzebuba, Boga Ekronu. A tak naprawdę my wiemy, czytając całe Słowo Boże, ci, którzy czytają, wiedzą, że tak naprawdę chodziło o szatana. Po prostu on poszedł się radzić szatana, no bo nie ma nikogo innego, którego mógłby się radzić oprócz Boga Izraela, więc jeżeli nie Boga Izraela, więc no, szatana. I ten człowiek poszedł się radzić. Po prostu, słuchajcie, jakie jest zdeprawowanie i zepsucie, jakie jest, do jakiego stopnia może dojść zepsucie, jeżeli człowiek, który ma świadomość prawdziwego Boga, idzie i przyjmuje wzorce tego świata. Ale żeby nie było, że on jest tylko taki zdeprawowany, więc dzisiaj chrześcijaństwo całe jest tak zdeprawowane, całe. Mówię świadomie, całe. Jest zdeprawowane, dlatego że większość, tam są tylko jednostki, które są świadome i które mocno trwają przy Bogu i chcą zachować czystość wiary. Większość ulega temu światu. Tak jak ten Achazjasz, który uległ temu światu i zgodnie z tą modłą, prawda, poganie chodzili, przecież większość chodziła do swoich bogów. No wiadomo, bo to poboganie, no to mieli swoich bogów. Więc Achazjasz stwierdził, że on też pójdzie do takiego Boga. No bo czego ma być inny, prawda? Ale zobaczcie, od czego się to zaczęło. Od tego, że zostały zlekceważone słowa Boga, bo Bóg chciał być królem nad Izraelem, prawda? I byli sędziowie. Ale Izrael, ja tą myśl powtarzam, bo ona się będzie przewijać i to jest normalne. Słuchajcie, ale Izrael, lud Boży, zlekceważył swojego Boga. Dlatego w niektórych fragmentach Pisma się tego jest napisane: dlaczego wy mnie nie uznacie, skoro ja jestem Bogiem? Dlaczego mnie odrzucacie? Skoro wiecie, że jestem Bogiem prawdziwym, no bo taką świadomość oni wszyscy mieli, bo byli Izraelitami, i potwierdzoną konkretnymi czynami, prawda? No choćby takim czynem jak, wiecie, już za Egiptu, prawda, roztopienie się morza, to był jeden z najspektakularniejszych czynów, jakie Bóg uczynił. Oczywiście inne też wielkie były,
ale po prostu te wszystkimi czynami było potwierdzone, że Izrael ma prawdziwego Boga, który działa, który jest żywy. Wszyscy inni bożkowie, bo takich trzeba nazwać, tak zwani bogowie, czyli bożkowie, no to po prostu sprowadzało się tylko do tego, że oni byli fałszywymi. A jeżeli już czcili tych bożków, to tak naprawdę czcili ludzie szatana. Oczywiście oni tego nie wiedzieli i jakby nie mieli takiej świadomości, ale to jest bez znaczenia dla szatana. No dla szatana jest akurat to bez znaczenia. Czy ktoś ma świadomość, czy nie. Ważne, że jemu oddaje pokłon. I to jest najważniejsze. I teraz zobaczcie, po śmierci Achaba, czyli odstępcy, i zobaczcie, to, że Izrael chciał iść za światem, ówczesnym światem, Izrael, lud Boży, co się stało? No, w końcu stwierdzili, że muszą być taki jak świat, prawda? Czyli muszą być króla nad sobą. Nie, nie, sędziowie to nie, Bóg nie, bo no, cały świat idzie inaczej. No, my nie chcemy być inni, prawda? A to nieważne, że to jest prawda i że to dawało błogosławieństwo, to dawało zwycięstwo. Nie. My chcemy być, cały lud wołał, tacy jak świat. My chcemy mieć króla. I to pamiętacie. Samuel powiedział, co z tym będzie związane z królem, mając tak zwanego króla nad sobą, z czym to będzie związane? No ano tylko z pogorszeniem życia każdej jednostki, czyli społeczeństwa. Dlatego, że król będzie wymagał, będzie trzeba na niego łożyć podatki i tak dalej, na jego widzimisię, na różne inne i tak dalej. No i między innymi oczywiście, nie tylko to, ale on będzie na wojnę zabierał sobie ludzi, prawda, których chce i tak dalej. No będzie po prostu robił, co będzie chciał, bo będzie królem. No i to było powiedziane, bo królowie tak królowali, czyli to, co Jezus powiedział w Nowym Testamencie, że co? Że wy nie nadużywajcie swojej władzy, prawda, jeżeli macie. Bo to powiedział do apostołów, oczywiście władzy gdzie? No w swoim gronie, prawda? No bo nie w społeczeństwie, ale bo władza tak używa, prawda? Pamiętacie, Jezus tak powiedział, może niedosłownie się teraz wyrażę, jak on to powiedział, ale sens był taki, że władza nadużywa swojej władzy, prawda? I po prostu rządzi jak chce i dzisiaj mamy wszędzie to samo, słuchajcie, każda władza nadużywa swojej władzy. No wiecie, jak człowiek ślepo ufa tej władzy, no to wiadomo, że nie będzie tego widział, to jest oczywiste. Po prostu będzie zapatrzony, zafascynowany i koniec. I wtedy nie będzie widział tych rzeczy, prawda? To tak jak zakochany człowiek, kiedy się zakochuje, to on nie widzi wad drugiej osoby, prawda? Jedna i druga, jeżeli jest zakochana, też nie widzą wad. Dopiero te wady z czasem wychodzą, te rzeczy, które no, człowiek ma, prawda? Każdy ma. I dopiero z czasem wychodzi. Ale jak są zakochani, to oni tego nie widzą. Oczywiście później ta miłość, jeżeli dojrzeje, to ludzie wiedzą, jak postępować, że trzeba kompromisy i tak dalej, i te inne rzeczy, te takie Boże kompromisy w małżeństwie, inne rzeczy, no bo się nie da inaczej, bo mamy zepsute serca, byśmy musieli się pozabijać chyba, albo nie wiadomo co. Więc normalne jest, że może mieć różnice zdań i tak dalej, to nie jest nic normalnego, nienormalnego, ale mamy, Bóg określił, w jaki sposób my mamy współdziałać. W Biblii jest, to jest księga nad księgami, gdzie wszystko pokazuje, jak mamy żyć, i nawet wszędzie żyć, prawda? I w małżeństwie, i poza małżeństwem, bo małżeństwo to jest ta najmniejsza jednostka, prawda, społeczeństwa, więc wiadomo, później te wyższe jednostki społeczeństwa tak samo, takimi samymi mechanizmami, kryteriami mają operować, no nie innymi. Dlatego te mechanizmy są takie same. I zobaczcie, i ten człowiek tak zepsuty, że wysyła jego, już to zdeprawowanie, które było za Saula, prawda, ono doszło już. Bo zauważcie, później historia pokazuje. Pokazuje historia, ile króli było przy Bogu, a ilu nie było. No, zdecydowana większość nie była. To były jednostki wśród tych króli, którzy faktycznie trzymali się mocno Boga. I to jednostki jeszcze takie, które całkowicie się trzymały, bo były też takie, które nie do końca w pełni szczere serce mieli. Zrobili pewne reformy, ale nie całkowicie szczere serce mieli przed Bogiem. Sam Bóg o tym powiedział, więc ten, który to wie. Nie człowiek to powiedział, ale Bóg, który to wie. I cała historia Izraela jest opisana i to jest przykład dla nas, że dzisiaj również lud Boży nie chce mieć króla nad sobą Boga prawdziwego. Tak, ja mówię z całym przekonaniem. Dlaczego? Bo gdyby chciał, to nie przyjmowałby wzorców tego świata. Nie przyjmowałby tego wszystkiego, co w świecie. Nie przyjmowałby tej narracji tego świata. Nie ufałby temu światu bezgranicznie. A jeżeli tak jest,
to znaczy, że odrzuca po prostu Boga. A to nieważne, jakie słowa są mówione. Czyny, ważne są czyny. I zachowanie człowieka, jak on ukształtował swoje myśli, to jest ważne, dlatego że najpierw są myśli, wiecie, a później z myśli wychodzą czyny, prawda? Więc to, co się kształtuje w naszych umysłach, później idzie do realizacji. Najpierw się idea pokazuje, najpierw to, co zrobimy, prawda? To jest zawsze tak, a później zaczynamy działać, jeżeli chcemy oczywiście, i coś robimy. Konkretnie, więc najpierw muszą być jakaś idea, jakiś myśl, jakiś plan działania i tak dalej, żeby to zaistniało, więc to jest normalne, jeżeli oni ukształtują tak myśl, i dzisiaj chrześcijaństwo tak kształtuje myśl, lud Boży też, kształtuje myśl w jaki sposób? No taki, że nie panuje nade mną, ja nie chcę króla, dlatego że ja chcę być jak świat. Ja nie mówię, że każdy umie to zwerbalizować, albo każdy tak... pełni, jakby wie o tym i idzie na ten. Wielu nawet nie zdaje sobie sprawy, że przyjmuje wzorce tego świata. Łyka to, co w świecie jest. To, co najbardziej negatywne, rozwody, inne rzeczy. Słuchajcie, to jest na poziomie, a nawet jeszcze gorzej jest, bo z ludem Bożym, bo jeżeli oni mają świadomość, a robią takie rzeczy jak Achazjasz, czy idą się radzić Boga Ekronu, Belzebuba, no to oczywiście ja nie mówię, że świadomie idzie i się radzi, wiecie, jeszcze raz. To nie chodzi o to, że większość idzie świadomie to robi, ale nieświadomie przyjmuje wzorce tego świata i idzie się radzić świata, a jeżeli przyjmuje wzorce świata, to znaczy, że się radzi Boga Ekronu, Belzebuba. Oczywiście jako symbol, prawda? Idzie się radzić szatana, dlatego że kim, jak uzurpator tego świata, to jak ma na imię? No szatan. No to jest uzurpator tego świata. Więc ten świat, jeżeli przyjmuje te wzorce, to przyjmuje jego wzorce. No przecież nie Boże. I tak samo Izrael przyjmował jakie wzorce? No świata. Czy to były Boże wzorce? No nie. Oni zlekceważyli Boga i lekceważyli Bogiem, swoim Bogiem, Królem Panów, który ich prowadził i jak mieli za zwycięstwa, zobaczcie, jakie Bóg dawał za tych, którzy byli sędziami. To Bóg panował nad Izraelem wtedy, a sędziowie byli tylko jakby z wizualnymi, prawda, takimi posłańcami, jego jakby sędziami, którzy jego wolę wypełniali. Znaczy przez nich Bóg wypełniał swoją wolę, o w ten deseń. Dlatego, słuchajcie, to było, ale lud Boży nie chce być inny. I dzisiaj jest to samo. Myślicie, że jest co innego? W tej Laodycei lud Boży nie chce być inny, bo świat to i tak idzie za światem, to normalne. Ale lud Boży, chrześcijaństwo całe też już poszło. Poza jednostkami, które walczą, które mają świadomość, ja nie mówię, w każdej denominacji są takie jednostki, w każdym, nawet w niechrześcijańskich denominacjach, nawet w pogańskich są jednostki, które się nawracają i to jest oczywiste, bo dzisiaj mamy czas, że szybciej nieraz się nawracają, posłuchajcie, to jest niesamowite, szybciej się nawracają do prawdziwego Boga muzułmanie nieraz inni niż kto? Niż tak zwani chrześcijanie, którzy są chrześcijanami. Tam jest o wiele gorzej z tym. Dlaczego? No bo oni mieli świadomość, a odrzucili. A ci nie mieli tej świadomości, a przyjęli. No i to jest taka różnica. I teraz zobaczcie, co się dzieje. Mamy tu taką zajawkę z życia Izraela. Co się dzieje, jeżeli ludzie też ślepo słuchają. Słuchają tej narracji tego świata, przywódców i tak dalej i nie mają kontaktu z Bogiem, który naprawdę może im pokazać prawdę, tylko uważają, że przywództwo zawsze będzie mówiło prawdę, no bo jest przywództwem. No nie wiem, skąd ta myśl, że rządy są zawsze dobre, bo są rządami, albo, nie wiem, bo rządy tworzą ludzie, tak samo przywódcy to ludzie, więc nie wiem, skąd ta myśl, że ludzie są tak wspaniali, cudowni, że można im ślepo ufać. Nie wiem, skąd ta myśl wynikła, no ale szatan zwodzi dzisiaj ludzi, tak jak zwodził wtedy, zwodzi dzisiaj. A dzisiaj to już... totalnie. I teraz zobaczcie. On wysłał swoich, prawda? I teraz, lecz anioł Pana powiedział do Eliasza Tyszbity, czyli proroka, prawdziwego proroka w Izraelu, prawdziwego, bo nie proroka, bo proroków było masę różnych fałszywych, ale prawdziwego proroka jednego, co powiedział? Wstań, wyjdź naprzeciw posłańcom króla Samarii i powiedz im, czyż nie ma Boga w Izraelu, że idziecie radzić się Belzebuba, Boga Ekronu? Wiecie, to jest na przyszłość, dlatego że w tym czasie, jakim żyjemy, a czasie końca, Bóg też powołał, czy powoła
też powoła, oprócz wszystkich nas, że się nazywamy Eliaszem, powoła też konkretnie na proroka człowieka, który też będzie w duchu i w mocy Eliaszowej szedł. Bo będzie za nim wielki i straszny dzień Pana. Pamiętacie z Malachiasza, prawda? Zanim nastanie wielki i straszny dzień Pana, za chwilę może sięgnijmy do tego. Oczywiście zaznaczmy sobie tutaj, bo za chwilę sięgniemy do Królewskiej. Ale chodzi mi o ostatnia księga Malachiasza i bardzo mi ważne, żebyśmy to zrozumieli, bo wielu tego nie do końca rozumie i uważa tylko, że my jako ludzie, prawda, że tylko my jesteśmy tym Eliaszem. No ale zaraz jeszcze raz wrócę do tej myśli, bo ja pewne rzeczy powtarzam, Bóg daje mi, żebym powtarzał, żebyśmy się ugruntowali. I otwierając księgę Malachiasza, u mnie akurat w WBG jest 4 rozdział, ja wiem, że w większości Biblii jest 3 rozdziały, a u mnie jest 4 rozdział, jest napisane tak, w wierszu sama końcówka, przyjrzyjcie się, tym 3 wierszom ostatnim, prawda, czyli u mnie jest 4, 5, 6, no u was wiadomo, stosownie, prawda, ostatnie 3 wiersze księgi Malachiasza. Pamiętajcie w prawie Mojżesza, mego sługi, które mu nadałem na Chorebie. O prawie Mojżesza pamiętajcie, dla całego Izraela oraz o ustawach i sądach. Dlaczego tak to prawo było ważne? Bo to był charakter Boga. To jest charakter Boga. A charakter Boga jest, tylko zbawiony będzie ten, kto będzie miał charakter Boga. No, żaden inny nie będzie zbawiony, czyli inaczej będzie przestrzegał prawo naturalnie, prawda? To będzie jego charakterem. Nie, że on się będzie starał je swoimi siłami robić, bo to jest zbawienie z uczynków, tylko on będzie to robił po prostu, dlatego że będzie miał taki charakter. Więc dlatego to jest, dlatego pamiętajcie o prawie Mojżesza na Chorebie, prawda? I dla całego oraz o ustawach i sądach. O tym wszystkim, co ja wam przekazałem, bo to wszystko ma wielkie znaczenie. To wszystko nie było dane bez sensu i nie jest. Choć większość chrześcijaństwa odrzuca, prawda, prawo i uważa, że to jest bez sensu, przyjęli to błędne retorykę, czyli charakter Boga jest bez sensu, odrzucamy to, bo jak prawo odrzucasz, odrzucasz charakter Boży. I nie ma dyskusji, że charakter to co innego, a prawo to co innego. Nie, to jest to samo. To jest skompresowane odzwierciedlenie charakteru Boga i nie ma nic innego. I teraz, jeżeli świadomie odrzucasz prawo, to pamiętaj, odrzucasz charakter Boga. Więc jaki ci zostaje? Zastanów się, twój własny. A jeżeli ty chcesz ze swoim własnym w brudnej szacie wejść do Królestwa Bożego, no to życzę ci powodzenia. Oczywiście, którego i tak nie będzie. No bo w brudnej szacie, zauważcie, pamiętacie przypowieść Jezusa o wieczerzy? O tym, o uczcie weselnej? Kto tam przyszedł? Przyszedł jeden w swojej szacie. I co, jak był potraktowany? Pan mu powiedział, wyrzućcie go na zewnątrz, gdzie będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wyrzućcie go. Wyrzućcie go z tej wieczerzy, bo on ma szatę, to nie jest moja szata. On nie włożył mój charakter. On nie włożył jego. Więc ci wszyscy, którzy odrzucają prawo, to niech się zastanowią, dlatego że nie będą mieć szaty weselnej, będą mieć swoją szatę. A w swojej szacie będą wyrzuceni tam, gdzie jest płacz i zgrzytanie zębów, czyli inaczej będą potępieni. Ale Bóg nie chce tego, bo nas kocha, więc dlatego mówi te słowa. Ja dlatego mówię te słowa wprost do każdego z nas. Do każdego słuchacza mówię wprost te słowa. Nie owijam i nie będę owijał w bawełnę, dlatego że już cały świat owija w bawełnę. Nie, ja mówię wprost. Będziecie potępieni, jeżeli nie przyjmiecie szaty Chrystusowej, inaczej jego charakteru, czyli prawa Bożego. Do serca. Będziecie potępieni. I Bóg nie chce tego, więc chce was ratować. Dlatego ważne jest, żebyśmy to dobrze zrozumieli. Ja nie straszę nikogo, ja tylko mówię, jakie będą konsekwencje tego. Pamiętajmy. I teraz dalej, zobaczcie. Oto pośle wam proroka Eliasza, zanim przyjdzie ten wielki, straszny dzień Pana. To teraz się was zapytam. Kiedy przyjdzie straszny, wielki dzień Pana? Czy to był pierwsze przyjście Jezusa? To był wielki, straszny dzień Pana? No, zapewne nie. Pierwszy, straszny dzień, wielki dzień Pana, to jest drugie przyjście Chrystusa w chwale, w majestacie, jako Król Królów, Pan Panów, a nie jako mąż boleści, który miał umrzeć na Golgocie. Więc zdecydowanie jest zaznaczone, kiedy ten Eliasz przyjdzie. Oczywiście, tu widzimy dwuwymiarowo, bo pierwsze jest to, że lud Boży, który ma to poselstwo, ma za nie się, ale lud Boży tego nie robi. I dlatego Bóg za pierwszym razem posłał Eliasza Tyszbite, bo stan, zobaczcie, Izraela był tragiczny. Dlatego przyszedł do takiego Achazjasza i powiedział mu, za chwilę będziemy czytać tam, anioł najpierw przyszedł do Eliasza i mu powiedział, stan Izraela jest tragiczny. Król się pyta, on idzie, wysyła swoich posłańców, żeby się pytali Boga Ekronu Belzebuba. No po prostu jakby Boga Izraela nie było. No dla niego nie było. Dla niego nie było. Czyli jaki stan duchowy?
I dzisiaj podobnie jest taki stan duchowy. I słuchajcie, za przyjściem w mocy Jana Chrzciciela, czyli jakby drugiego Eliasza, co? Czy stan Izraela był lepszy? Absolutnie nie. Również zepsucie było totalne, dlatego Jezusa ukrzyżowano. I to przywódcy. Stan zepsuty. A myślicie, że co? Teraz, przed przyjściem wielkim i strasznym Dzień Pana, będzie inaczej? Że to będzie super, jest, wow, lud Boży jest taki cudowny. Tak? Lud Boży tak super głosi to światu. Naprawdę? Więc jeżeli nie głosi tego, to powiedzcie, dalej jest stan zepsuty, jeszcze większy nawet, niż był. Więc znów Bóg też pośle proroka Eliasza. Dlaczego? No bo musi napomnieć i powiedzieć. Powiedzieć wprost pewne rzeczy. Pamiętajcie. Powiedzieć wprost pewne rzeczy. Musi wzywać do pokuty. Dlatego, że tego nie ma. I lud ginie. Lud ginie, bo nie ma czego? Odrzucają tego proroka, który został im dany. Ducha proroctwa. Więc odrzucają wiele innych rzeczy. Lud Boży. Lud Boży, który ma się za lud Boży. Który ma trójanielskie poselstwo. I świątynie inne. Niestety tak robi. I teraz Bóg mówi tutaj, zobaczcie, kiedy przyjdzie straszny Dzień Pana, ja wam poślę proroka Eliasza. Więc owszem, cały lud Boży jest tym prorokiem, który powinien wykonać jego wolę i powinien pójść i napominać, i wzywać do pokuty, mówić światu wprost rzeczy, ale ilu ludzi to robi? Ilu ludzi to robi? Bardzo mało. Mało tego, te wzorce są przyjmowane ze świata, systemowe, zaufania do systemu, futuryzm przyjmowany, że Jezus to może powróci, nie wiadomo kiedy, i inne fałszywe nauki, które doprowadzą ludzi do potępienia. I to jest wszystko przyjmowane przez lud Boży. W tej Laodycei, w tym śnie, no bo sen jest przyjemny, więc wiecie, ta wygoda i ta wygoda. Szatan niszczy człowieka w ten sposób, że daje mu dużą wygodę, prawda? Tak zwane wygodnictwo, żeby człowiek się rozleniwił. Jak się rozleniwi, to jemu się nie chce to robić, tamto, a wiele innego. Nie rozumie słowa poświęcenie, a bez poświęcenia jest tragedia. Ja czytałem o pionierach, którzy tak się poświęcali. Słuchajcie, Jakub White, który chorował, później działał, aż życie nawet tak się poświęcił, że aż za mocno i nadszarpnął to zdrowie i dlatego wcześniej też zszedł z tego padołu. To słuchajcie, on walczył, bo widział, że to już za jego czasu to wygodnictwo zaczęło wchodzić w szeregi ludu Bożego. Już za jego czasu to wygodnictwo. Ludzie nie rozumieją słowa poświęcenie. Nie rozumieją dzisiaj. Dzisiaj świat mówi, jesteś tego wart, jesteś tego warty. Czyli wygodnictwo. Jest ci, ma być dobrze, ty masz sobie gratyfikować tylko i ma być tylko dobrze. Ja nie mówię, że Bóg chce, żebyśmy mieli tylko źle. Ale musimy mieć zrozumienie, że Bóg rozumie słowo poświęcenie, bo Chrystus rozumiał to słowo poświęcenie. Spójrzmy na życie Jezusa i zrozummy, jakie Jezus poniósł poświęcenie. Jeżeli to zrozumiemy, że On się wszedł w nasze ciało grzeszne, rozumiecie, jako urodził się w stajni śmierdzącej, później całe życie walczył o byt, bo tam czasami pieniędzy brakowało, więc walczył o byt, ta rodzina walczyła, Józefa, mimo że byli bardzo błogosławieni przez Boga, bo byli bogobojni, ale walczyli o byt. Jakie to fatalne, no przecież oni powinni mieć super, w pałacu mieszkać, kurczę, no nie przejmować się pieniędzmi i tak dalej, a tu tak Bóg dał takiej rodzinie błogosławione. No i takiemu Elizeuszowi dał chorobę jeszcze na koniec, żeby cierpiał, później umarł. No nie, ten Bóg to jest okropny, prawda? Okropny. No, on daje takie rzeczy ludziom, nie powinien, naprawdę? Czy to Bóg daje, po pierwsze, to jest jedna rzecz, a po drugie, jeżeli On coś widzi, to zaufanie nasze do Boga ma być całkowite. My nie mamy analizować dzieła Boga pod kątem naszego własnego rozumu. To jest bardzo ważne. Nie polegaj, zaufaj Panu z całego serca, nie polegaj na własnym rozumie, prawda? Bo inaczej, nie polegaj na własnym rozumie, ale zaufaj Panu z całego serca. Przestań polegać na własnym rozumie. To nie do Ciebie należy ocena sytuacji. Jeżeli taka jest, jedno wiedz, że Bóg Cię kocha i Bóg jest dobry. I wszechmogący i tak dalej. I to wystarczy. Jeżeli ja mam to w głowie i to wiem, to choćby nawet najgorsze rzeczy mnie spotkały, to ja wiem, że Bóg jest taki. Ale człowiek, wiecie, jest taki, że jak go spotkają złe rzeczy, to już szybko zapomina, prawda? Jak jakieś przeszkody idą, bardzo się szybko wycofuje, no bo przecież to jest oczywiste. To jest przecież oczywiste. No przecież to, no bardzo szybko zmienia ten. I teraz mamy przykład tego proroka, pamiętacie, który szedł, miał przyjść do króla, napomnieć go, miał wyjść z tego i miał inną drogą iść i żadnej gościny zażyć nigdzie. Ale został zwiedziony. A dlaczego? No bo bardzo łatwo się wycofał. Bóg mu powiedział wyraźnie, a on wracając
Wyszedł mu inny i powiedział: słuchaj, chodź, anioł przyszedł do mnie, powiedział, prawda? Super jest, chodź. No i super było, prawda? Było bardzo super, później lew go tylko rozszarpał, tak? Było fajnie, super. Tylko tyle, że go lew rozszarpał, no, na drodze. Bo co? Nie wypełnił woli Boga. Bóg mu powiedział, a on zwątpił w to tylko dlatego, że ktoś wyszedł. A my możemy zwątpić tylko dlatego, że mamy problemy. Albo mamy przeszkody. I bardzo szybko możemy się wycofać. Bardzo szybko powiemy, wow, wow, wow. Prawda? To jest tak jak z raną. Jak masz ranę, i przeważnie kiedyś, bo teraz może są środki, które mniej tego, ale kiedyś spirytus lano, żeby odkazić, to słuchajcie, to bolało. Bolało. Ale jeżeli nie był bolany ten spirytus na to ranę, to wiecie co później? Jeszcze bardziej bolało. A wiecie dlaczego? Bo bakterie weszły, bo się ropa zrobiła, bo stan zapalny wszedł. I jeszcze bardziej bolało. I wtedy dopiero bolało. Wow! Więc zobaczcie, ten mniejszy ból jest bardziej błogosławiony niż ten większy później. I nie wycofujmy się, kochani, bo te przeszkody będą coraz większe. Naprawdę coraz większe. Nawet sobie nie wyobrażamy, jakie jeszcze w naszym życiu mogą być. I jeżeli teraz się wycofujemy na małych, to dużych nie przejdziemy. Nawet nie myślmy o tym. Nawet nie myślmy o tym. Nawet o tym nie myślmy, że przejdziemy. Jeżeli w małych upadamy, to wtedy musimy stać w małych, stanąć, bo te małe tworzą wielkie. Te małe tworzą wielkie. Nie wielkie tworzą małe, tylko małe tworzą wielkie. I Bóg mi to pokazał w Londynie, kiedy ja, słuchajcie, miałem jedną przeszkodę. Bez języka, w nocy, bo się okazało, miałem wracać do kraju i miałem jechać jakimiś autobusami po nocy, bez języka, bo nie znałem angielskiego, z Londynu, miałem gdzieś tam jechać, gdzieś w jakiejś części jego, czy tam Poznań, już nie pamiętam dokładnie, i tam było to spotkanie i ten... I słuchajcie, ja się zestresowałem i po prostu jakby przestałem ufać Bogu. Mówię, jak ja sobie poradzę? Ale przyszła myśl. Ufaj mi. Mówi, ufasz w takich dużych, wielkich rzeczach. A czego w tych małych nie chcesz mi ufać? Wiecie, Bóg mi się zapytał. I ja wtedy faktycznie mówię, Boże, przepraszam Cię. Dlaczego ja Ci nie chcę ufać w takiej rzeczy? No przepraszam, Ty jesteś Bogiem Wszechmogącym? Ja wierzę w Boga Wszechmogącego, czy w jakiego? No może nie w Wszechmogącego. No może w takiego wierzę, ale to musimy się przyznać do siebie. Jeżeli wierzymy w Boga nie Wszechmogącego, no to nie jest Bóg. No to, ale musimy się przyznać do tego. Ale często my się nie chcemy przyznać do tego, że wierzymy w Boga nie Wszechmogącego. Mamy swój obraz Boga. I teraz ten Bóg nie jest Wszechmogący, więc jak przychodzi problem, to nagle tego Boga nie ma. No bo ten Bóg, ten problem jest za wielki dla tego Boga, prawda? No dla mojego Boga ten problem jest za wielki. I ja się wycofuję wtedy, prawda? I ja się wycofuję. Tak jak Ellen White płynęła z Jezusem, bo tak w tym śnie czy wizji miała Jezusa, który był obok niej, i oni płynęli na górę. I oni mieli się rozbić o tą górę. Szybko, w drugą stronę, wiosła, prawda? Szybko, w drugą stronę, w drugą. Nie, to Bóg mnie do tego nie Bóg do tego nie dopuściłby, żeby ja na górę płynął i się rozbił, prawda? Nie, absolutnie. To nie ten Bóg, to nie mój Bóg, tak? Wow! A to był Jezus. Takim dziwnym trafem. I jechali wprost na górę. I co się stało? I kiedy ona już się bała, mówi tego, Jezus powiedział, nie bój się. Nie bój się, jesteś ze mną. Ze mną, Bogiem Wszechmogącym. I co się stało? Góra się rozeszła. Zaraz przy samym tym. To był symbol pokazania tych naszych problemów, jakichkolwiek, nieważne, zasada. Jeżeli problem przechodzi, a wcześniej Bóg dał mi myśl, tak jak temu prorokowi, zrób tak, ja wiem, że to od Boga, to kiedy przychodzi problem, a ja powiem, nie, nie, Boże, nie, ja się wycofuję, wiesz, nie, to nie od Ciebie, ja już teraz mam inne myśli. Super. Tylko tyle, że nie wykonasz woli Boga. I tyle, no tylko tyle, no matko, swoją wykonasz, nie? Nie ma problemu, tylko że swoją ja będziesz wykonywał wolę, a nie wolę Boga, no to licz się z konsekwencjami tego. Pamiętaj, bo zawsze są konsekwencje. Jak wykonujesz wolę Boga, jak wykonujesz swoją wolę też, no tak to już jest. I teraz zobaczcie, prorok Eliasz przyszedł. Ma przyjść, żeby co? Posłuchajcie, oto zwróci serca ojców ku synom, a serca synów ku ich ojcom, abym nie ukarał ziemi przekleństwem, gdy przyjdę. Chodzi o relacje. Zobaczcie, że dzisiaj relacje są zniszczone i Bóg mówi, chcę te więzi przywrócić. Na to będzie mocny nacisk. Na więzi z Bogiem i więź ze sobą. Dlatego, że cały świat robi to odwrotnie, prawda? Tymi pandemiami innymi mamy być dystanse społeczne, mamy nie odwiedzać umierających rodziców, no bo przecież jest koronka, prawda, i w inne rzeczy, no przecież rzeczy się straszne dzieją, absolutnie nie masz, oni niech umierają w samotności, przecież
to tak ma być. I my to przyjmujemy, prawda? Lud Boży też to przyjmuje, takie wzorce, wystraszony. Przecież ci ludzie mają umierać w samotności, mają być oddzieleni, mają przecież, o to chodzi, prawda? No przecież Biblia mówi o tym, prawda? Tutaj. A Eliasz przychodzi i nagle mówi co innego. A co ten lud Boży robi teraz? Narrację przyjmuje z tego świata, oddziela ludzi. Bo przyjmuje narrację tego świata. I dla niego jest to normalne, że ci ludzie mają się oddzielić, mają nie chodzić, mają nie śpiewać na chwałę Bożą, bo ja już słyszałem tak, że w kościołach nie śpiewano na chwałę Bożą, bo przecież jest koronka. Inne rzeczy nie robili, jeden drugiemu ręki nawet nie podał, bo przecież z agresją i tak dalej. To są więzi. To jest lud Boży, który świadczy o Bogu. O jakim Bogu świadczy ten lud? Ja się zapytam. O jakim Bogu? I się zastanowi. No chyba tego świata. Bo ta narracja tego świata jest, oddzielić wszystko, bo jak się dziel i rządź, prawda? To jest ta zasada. Dziel ludzi i rządź nimi, bo wtedy będziesz mógł nimi dobrze rządzić. Im bardziej będą podzieleni jeden drugiemu, dlaczego rządy dzisiaj mówią, żeby jeden drugiemu kablował? Czyli, wiecie, szedł tu i mówił. I dzisiaj się to dzieje w tych państwach. Wiecie, ludzie nadają na drugich ludzi. I to jest normalne. I u nas w kościele też to się dzieje. Ja też już słyszałem, że przyszedł ten i powiedział, że on to pójdzie do sanepidu i powie, że tu nie ma maseczek czy czegoś. Kablowanie. Przecież to jest normalne. Szpiclowanie. No przecież to jest normalne. No jest koronka, prawda? To wszystko jest normalne. No. Te zachowania są przecież normalne. To są Boże zachowania. Totalnie Bóg namawiał zawsze, żeby szpiclować, jeden drugiego podwalać i tak dalej. Za przeproszeniem, czyli kablować. No to jest Boże? No dla wielu tak. Dla wielu tak, no ale tak jak mówię, to jest Bóg tego świata i dla nich to jest. Dlatego mówię, oni poszli się pytać Boga Ekronu, Belzebuba. Nawet nieświadomie, właśnie w ten sposób. Oni idą się pytać Boga Ekronu, Belzebuba w ten sposób. I to jest tak. Dlatego zobaczcie, te więzi mają tak wielkie znaczenie. Prawdziwe chrześcijaństwo to są prawdziwe więzi. Tak samo rozbija się teraz narody, puszcza się tych tak zwanych uchodźców, prawda? Sterowanie, żeby rozbijać, żeby mieszać ludzi, żeby dzielić ludzi, żeby narody były wymieszane, bo wtedy łatwiej rządzić, to jest oczywiste. Bo nie wiesz, po kim się możesz spodziewać. Bo każdy może być twoim wrogiem. Szatan chce to zrobić. No przecież on tak kocha dzielić. A my mu pomagamy. A my mu pomagamy, przyjmując narrację tego świata. Idziemy. Ale przecież koronka jest, to jest wytłumaczenie, prawda? No przecież tak powinniśmy robić. Wszystkie najgorsze rzeczy, no bo jest koronka, prawda? To nas usprawiedliwia. Koronka nas usprawiedliwia. No. Wiecie? No. Nie wiecie? No to się dowiecie. I zobaczcie. Teraz, wracając do Księgi Drugiej Królewskiej. Czyli Tiszbita Eliasz. Słuchajcie, to jest bardzo ważne, bo to jest ten symbol, który się pojawia. To jest ten typ, a tam jest antytyp. Czyli inaczej, to jest ta linia, to jest ten pierwszy Eliasz, później był drugi Jan Chrzciciel i będzie trzeci. Albo już jest. Miejcie oczy otwarte, może Bóg wam pokaże, może nie. Pamiętajmy, Bóg prowadzi swoje dzieło w taki sposób, jaki On chce. Ja wiem, że czasami to jest w ogóle nam do głowy by nie przyszło, że on tak prowadzi, albo że może tak poprowadzić, a jednak właśnie on tak prowadzi. Bo my myśli moje to nie myśli wasze, pamiętacie w Izajaszu 55 rozdziale, drogi moje to nie drogi wasze. Tak jak wyżej jest niebo nad ziemią, tak samo moje myśli i moje drogi są nad waszymi. Więc no tak to już jest, bo to jest Bóg, bo to jest Bóg. I dlatego właśnie ja mam całkowicie zaufać i wiedzieć, że Bóg jest dobry. Pamiętajmy. Ale idąc dalej. I słuchajcie, wyjdź mu naprzeciw króla Samarii, trzeci werset, i powiedz im, czyż nie ma Boga w Izraelu, że idziesz radzić się bez Boga, Boga Ekronu? Dlatego tak mówi Pan złoża, z którego się położyłeś, na które się położyłeś, już nie wstaniesz, ale na pewno umrzesz. I Eliasz odszedł. A gdy posłańcy wrócili do niego, zapytał ich, czemu wróciliście? Odpowiedzieli im. Powiem cokolwiek, pewien człowiek wyszedł nam naprzeciw i powiedział do nas, idźcie, wróćcie do króla, który was posłał i powiedzcie mu. Tak mówi Pan, czyż nie ma Boga w Izraelu, że posyłasz posłańców, aby się radzić Belzebuba, Boga Ekronu? Z tego powodu złoża, na którym się położyłeś, nie wstaniesz, ale na pewno umrzesz. Słuchajcie,
Ja się zapytam tak. Czy nie ma Bożych standardów lud Boży, żeby przyjmował standardy świata? Czy nie ma, czy Bóg nie dał standardy wysokie ludowi Bożemu, żeby przyjmował standardy świata? Jeszcze raz się przypomnę. Widocznie nie ma. No bo nie ma Boga. Jest Bóg tego świata i on jest bardziej realniejszy, prawda? Tak jak król jest bardziej realny i lepiej, żeby on panował, no bo wszystkie narody miały króla, więc dlaczego mamy być inni? Dlaczego mamy inne standardy przyjąć, jak te światowe? Czego? Mamy być inni? Nie, to takie niewygodne, to takie nie, właśnie niewygodne, prawda? Przede wszystkim. I może być uciążliwe nawet. Lepiej podejść do tego w ten sposób, prawda? Tak po takiej mądrości ludzkiej przyjmiemy z tego świata, więc sobie upieczemy na jednym ogniu jedno i drugie. Tylko, że się nie da upiec na jednym ogniu jednego i drugiego. I jeżeli przyjmiesz standardy tego świata, to przeminiesz wraz z tym światem. I będziesz żył wiecznie, przeminiesz wraz. No a jak Cię nie interesuje wieczność i życie wieczne, i standardy świata są ważniejsze, i retoryka świata jest ważniejsza niż to, co Bóg mówi, trudno. A to, że Ty możesz mówić piękne słowa o Bogu, to mnie to nie dziwi. Ale najważniejsze, czy Ty przyjmujesz standardy Boże i czy idziesz i czy Ty chcesz być inny niż ten świat? Czy rozumiesz, co to znaczy być innym niż ten świat? Nie wiem. Więc zastanów się. To jest ku zastanowieniu się. Inny niż ten świat. Bo my mamy być pod prąd. Prawdziwe chrześcijaństwo i prawdziwy lud Boga idzie pod prąd tego świata, dlatego że te wzorce nie są jego wzorcami, więc wiadomo, cały świat ma takie wzorce, a ja mam inne wzorce, żeby zaświadczyć, że właśnie mam te inne wzorce, na każdym poziomie, psychicznym, fizycznym, duchowym, nieważne. Inne wzorce. Czy tak jest? Niestety tak nie jest. No i to jest ten problem. No ale, idąc dalej, kochani, czyli co? Eliasz przyszedł i powiedział, na pewno umrzesz. Na pewno umrzesz. Dlaczego? No bo idziesz i pytasz się Boga śmierci, z małej litery oczywiście, uzurpatora, mordercy, ojca kłamstwa. Idziesz się pytać, dlatego umrzesz. No bo masz tego Boga nad sobą. Skoro się pytasz Jego, to znaczy, że to jest Twój autorytet. Czyli umrzesz wraz z Nim, przeminiesz. No bo On przeminie. Więc dlatego to jest bardzo ważne, dlatego jest po to powiedziane, Ty na pewno umrzesz. Ty nie wstaniesz już z tego łoża. Bo co? Poszłeś się pytać źródło ciemności, źródło śmierci. No to wybierasz źródło śmierci i śmierć. No proste. To jest proste. Wybierasz to ty sam. A to nieważne, że ty nie myślisz o tym w tych kategoriach, bo król przecież nie myślał o tych kategoriach, on chciał żyć. Ale naprawdę do tego się to sprowadza. Bo Belzebub, no to szatan, a szatan jest ojcem morderstwa. I jest jakby źródłem, że się tak wyrażę, bo grzech jest, wiadomo, ale on przyjął w pełni ten grzech, więc grzech jest źródłem śmierci, prawda? No śmierć. Więc śmierć. Wybrałeś śmierć, nie życie. Życie to Bóg, prawdziwy, Izraela. No i teraz dalej. Słudzy przyszli, mówili, prawda, i zapytał ich, jak wyglądał ten człowiek, który wyszedł wam naprzeciw i powiedział do was te słowa? Odpowiedzieli mu, był to owłosiony mężczyzna, przepasany skórzanym pasem na biodrach. I powiedział, to Eliasz Tyszbita. Posłał więc do niego pięćdziesiątnika wraz z jego pięćdziesięcioma. Ten podszedł do niego, a oto siedział na szczycie góry. Powiedział mu, mężu Boży, król rozkazał, abyś zszedł. Posłuchajcie. Do męża Bożego przychodzi wysłannik króla, który się chce radzić Belzebuba, bo nie Boga prawdziwego, i mu rozkazuje. To inaczej. Tak jakby szatan rozkazał Bogu, prawda? Szatan rozkazał Bogu, idź mi, zrób tak, jak ja chcę. Czy to jest realne? Czy Bóg by wykonał to? Oczywiście nie. Mało tego. Nie tylko, że nie wykonał, ale pokazał, że ci ludzie, którzy przyszli, byli też hardzi, pyszni, dlatego, że takie słowa przekazując w takiej hardości, po prostu sami określili się, że oni też jakby to uważali i dlatego zginęli. Ogień Boży spadł i ich z tego... Biblia mówi tak, że pycha idzie przed ruiną, prawda?
prawda? Hardość. Słuchajcie, takie zachowanie jakby w obecności męża Bożego, bo on sam powiedział mężu Boży. Zauważcie, mężu Boży. Wiecie, co to oznacza? Że to jest wysłannik prawdziwego Boga. Mężu Boży. I mimo, że to powiedział, czyli miał świadomość pewną, król ci rozkazuje. A Eliasz się powołał na to słowo i powiedział. Eliasz zaś odpowiedział pięćdziesiątnikowi. Jeśli jestem mężem Bożym, jeżeli faktycznie nim jesteś, tak jak sam to powiedziałeś, niech ogień spadnie z nieba i pochłonie ciebie oraz twoich 50. Wtedy spadł ogień z nieba i pochłonął go oraz jego 50. Pamiętacie na Karmel, kiedy Eliasz też tam był, na górze Karmel, kiedy modlił się, to kiedy spadł ogień, to co się stało? Może nie pochłonął ludzi i oni mieli zabić własnymi rękoma tych wszystkich zepsutych kapłanów, prawda, Belzebuba, fałszywego, ale co? Spadł ogień z nieba i co zrobił? Pochłonął wszystko. Ofiarę, wodę i tak dalej. Wszystko, wszystko. Kamienie spalił. To tylko ogień Boży może coś takiego zrobić, bo prawdziwy nie ma takiej mocy. Ten ziemski. Ale ten niebiański tak. I ten ogień spalił. Zobaczcie, i tu też jest pokazany ten moment, że co? Że jest ogień z nieba spada. Dlaczego? Żeby pokazać, który Bóg, czy jak ja jestem mężem Bożym, czyli jest prawdziwy Bóg, to teraz zobaczycie, na chwilę zobaczycie, że On faktycznie jest. I On dokona sądu nad wami. Za wasze pychę, za to wszystko, co się dzieje, dokona sądu. Przyszedł drugi, my mamy tu sprawozdanie, słuchajcie, drugi raz wysłał. A, i to jest bardzo ważne jeszcze. Słuchajcie, że drugi raz został wysłany, już czytamy tu, zaraz powiem tą myśl, znowu posłał do niego drugiego pięćdziesiątnika wraz z jego 50, ten powiedział do niego, mężu Boży, tak mówi król, zejdź natychmiast. Czyli już nie powiedział, rozkazuje ci król, ale zejdź natychmiast. Czyli też wywiera presję, też konkretnie, czyli znów to się stało, co się za pierwszym stało, ogień z nieba spadł i Eliasz znów się powołał. Jeśli jestem mężem Bożym, niech spadnie ogień z nieba i pochłonie ciebie oraz twoich 50. Wtedy ogień spadł z nieba i pochłonął go oraz jego 50. Czyli powtórka, drugi człowiek przychodzi, dalej nic się nie nauczyli, dalej mówią mężu Boży, zejdź natychmiast i tak dalej. I słuchajcie, ale druga rzecz, która tu się wyłania, bardzo ważna, że dla władzy nie ma znaczenie życie ludzkie. A szczególnie dla dzisiejszej. Jeżeli ludzie chcą się oszukiwać, że jest inaczej, mogą to robić, nie ma problemu. Ale dla władzy już to było od początku wiadomo, że ci, którzy nie chodzili z Bogiem, no chyba, że to była władza i ci ludzie się trzymali Boga, tacy, to tak. Jeżeli oni naprawdę chodzili z tym prawdziwym Bogiem Izraela, no to wtedy się zgodzę. Ale jeżeli oni chodzili sami, to nadużywali własnej władzy i dla nich życie własnych obywateli się nie liczyło w zdecydowanej większości. Może jakieś tam wyjątki, które potwierdzają regułę, się znalazły. Ale generalnie dla nich znaczenie ludzkie życie nie miało. I dlatego wysłał 50. Słuchajcie, 50 nie przyszło. Mógł się domyśleć, prawda? Eliasz, który jest wysłannikiem prawdziwego Boga. I teraz 50 idzie, nie ma ich. Przychodzi następny 50, znów ich nie ma, nie wracają. I wysyła trzecich 50. Ja, gdyby nie ukorzył się ten setnik trzeci, podejrzewam, że jeszcze 50 mógłby następny, kolejny wysyłać. I oni by ginęli. Słuchajcie, wyobrażacie to sobie? I to jest opieka władzy. Nie. Król chciał schwytać i tego, i on uważał, że on to zrobi. Męża Bożego, który jest mężem Bożym, który jest wysłannikiem Boga prawdziwego. No tak mu się przynajmniej wydawało. I zobaczcie, wtedy znowu posłał trzeciego pięćdziesiątnika wraz z jego 50, poszedł więc trzeci pięćdziesiątnik, a gdy przybył, upadł na kolana przed Eliaszem i poprosił go pokornie. Mężu Boży, proszę, niech moje życie i życie twoich 50 sług będzie cenne w twoich oczach. Oto ogień spadł z nieba i pochłonął dwóch poprzednich. Oni to wiedzieli. Słuchajcie, ten trzeci, on to wiedział. Skoro on wiedział, to pewnie drugi też wiedział. No pierwszy raczej nie, ale drugi na pewno wiedział o tym. I słuchajcie, i mimo tego w taki sposób się zachował. No i zobaczcie, a o trzeci też wiedział o tym i przyszedł i co powiedział? Mężu Boży, proszę, niech moje życie, moje twoich 50 sług będzie cenne w twoich oczach. Ogień spadł,
oto ogień spadł z nieba i pochłonął dwóch poprzednich pięćdziesiątników wraz z ich pięćdziesięcioma. Teraz więc niech moje życie będzie cenne w Twoich oczach. Wtedy anioł Pana powiedział do Eliasza: zejdź z nim, nie bój się go. Wstał więc i zszedł z nim do króla. I powiedział mu, czyli widzicie, on mógł zejść, ale w przypadku, kiedy ten się ukorzył, zobaczcie. Kiedy nie mógłby, bo oni by go aresztowali, oni by go wsadzili do lochu, oni by z nim robili różne rzeczy najgorsze, albo by go nawet zabili, Eliasza. A trzeci, który się ukorzył, wiedział już, że on nie może tak poigrać z mężem Bożym. On wiedział, że nie może w ten sposób igrać z mężem Bożym. Dlatego się całkowicie ukorzył, prawdziwie ukorzył, bo Bóg zna serce ludzkie, więc dlatego powiedział anioł do Eliasza, bo Eliasz przecież nie zna serca ludzkiego, prawda? Mógłby wiedzieć, że może się fałszywie ukorzył, może i tak dalej. Ale Bóg zna i dlatego anioł mu powiedział, potwierdził, zejdź, nie bój się. Czyli inaczej, on się naprawdę ukorzył. On się naprawdę ukorzył. I zrozumiał, że życie jego jest cenniejsze i on nie chce, on chce zachować życie. Dlatego pokutował i dlatego ze skruchą powiedział. Zobaczcie, z kim jest Bóg? Z tym, który jest skruszony sercem, prawda? Nawet ten na wysokościach, pamiętacie, 57 Izajasza, 15 werset, ten, który jest potężny majestatem, on jest tym, który jest skruszony duchem. Tym, aby ożywić ducha skruszonych, pokornych. I ten pokorny zachował swoje życie, bo był pokorny. I dzisiaj też jest, słuchajcie, to jest dzisiaj dla ludu Bożego i dla każdego innego chrześcijaństwa. Jeżeli nie pokutujesz, jeżeli nie jesteś pokorny, jeżeli nie jesteś skruszony duchem, nie chodzisz z Bogiem w ten sposób, to zginiesz na wieki, bo wtedy jesteś pyszny, dumny, wtedy sam się kierujesz. Duma, pycha jest w tobie. Choć możesz tego nie widzieć, bo ona zaślepia, grzech zaślepia i tego nie będziesz widział, ale inni będą to widzieć. I zginiesz. I zginiesz na wieki. Dlatego to jest ostrzeżenie. Mamy pokutować. Kto dzisiaj pokutuje w chrześcijaństwie? Bardzo mało ludzi. Ja wracam do tej myśli bardzo silnie. Bóg mi okładzie na myśli, dlatego że nie ma tego problemu. A początek rozwiązania problemu to jest pokuta. Zauważcie, gdyby nie było pokuty, nie byłoby rozwiązania problemu, czyli by został zniszczony trzeci setnik, pięćdziesiątnik z pięćdziesięcioma. Został zniszczony. No przecież tak by właśnie było. Więc dlatego pokuta była bramą do Ewangelii, pokuta. Dlatego ta pokuta jest tak ważna i teraz pokazuje, że jeżeli lud Boży się nie ukorzy, jeżeli prawdziwi czciciele Boga nie ukorzą się, zginął na wieki. A dlaczego ja mówię o czcicielach Bożych, że oni się nie ukorzą? No przecież ktoś powie, wow, jak są prawdziwymi czcicielami, no to się korzą na pewno. No to otwórzmy na chwilę Sofoniasza księgę. I jeszcze raz przeczytamy te fragmenty, które są bardzo istotne. Księgę Sofoniasza. Księga Sofoniasza, o kochani. I w ów księdze Sofoniasza, poczekajcie, bo to jest jeden z małych proroków, Abdiasza, Amosa, i będzie Michasza, i będzie Sofoniasza, Nachuma, Habakuka, Sofoniasza. I to będzie drugi rozdział, kochani, od pierwszego wersetu. Dlatego nie dziwmy się teraz, kochani, nie dziwmy się tym słowom, które są skierowane do ludu Bożego. Zbierzcie się, zbierzcie, narodzie wstrętny. Ław! Jak Bóg może takie rzeczy mówić do swojego narodu? Ajajajajajajaj. To nie Bóg, to nie ten Bóg, prawda? Nie. My sobie tak w czarnym mówimy teraz, wiesz, tak czytając to. Nie. To nie do Izraela, nie do narodu Bożego. Może sobie tam wymyślił kogoś i tak dalej, nie? No nie. Zobaczcie, co dalej. Zanim wyjdzie dekret i przeminie... I dzień przeminie jak plewy, zanim przyjdzie na was zapalczywość gniewu Pana. Zanim przyjdzie na was dzień gniewu Pana. O czym tu jest mowa? Zanim wyjdzie dekret niedzielny, zanim to się stanie, bo wcześniej będzie jeszcze pieczętowanie, jakby pełne pieczętowanie, bo proces pieczętowania to jest proces uświęcenia nas w duchu i w prawdzie, czyli na nas jest ten charakter Boży inaczej, a jak utwierdzony już będzie, i dokona się ten ostatni akt pieczętowania, który będzie przed nami, wtedy w pełni pieczęć będzie na nas położona. Będziemy zapieczętowani wtedy. Teraz jesteśmy w drodze pieczętowania, bo pieczętowanie to nie jednorazowy akt. Bo jeżeli myślisz, że to jest jednorazowy akt,
jesteś w błędzie, bo to jest proces. I ten proces zakończy się pieczęcią konkretną, czyli utwierdzeniem charakteru Bożego w tobie. To jest ten proces, to jest pieczętowanie. Ono się nie zadzieje automatycznie, to się nie zadzieje pstryknięciem palca, tylko to musi nastąpić, to jest uświęcenie. Musimy to zrozumieć, kochani. To nie jest jakiś akt, że Bóg przyjdzie i teraz nam rąbnie pieczęć na głowę. Nie. To jest zapieczętowanie charakteru, który On teraz w nas pieczętuje. On dokonuje tego uświęcenia, a później już tą pieczęć w pełni położy i wtedy będziemy zapieczętowani. Jeszcze nie jesteśmy w pełni, więc dlatego nie ma tej pieczęci, ale to nie oznacza, że nie ma tego procesu. Nie oznacza, że nie ma tego procesu. Wielu myśli, że to zapieczętowanie to nagle z kosmosu przyjdzie, anioł rąbnie pieczęć, nie wiadomo, z kosmosu, a on nie musi się uświęcać, nie musi nic. Rąbnie pieczęć i będzie zapieczętowany. No to życzę powodzenia. Nie rąbnie żadnej pieczęci, bo to pieczęcie to będzie utwierdzenie charakteru, który jest. Dlatego tak ważny jest charakter i prawo Boże. O, dlatego właśnie. Pamiętajcie o chorobie i tak dalej. Te wszystkie słowa. I zobaczcie, co jest napisane, zanim wyjdzie ten dekret, dzień gniewu Pana, zanim to przyjdzie, narodzie wstrętny. On mówi do nas, do narodu swojego. I niekoniecznie o ten naród musi się nazywać. To jest jedna denominacja. Niekoniecznie, bo Bożych ludzi Bóg ma w każdej denominacji, a nawet niechrześcijańskich ma swoich ludzi. I teraz ten lud Boży, ja mówię do całokształtu tego ludu Bożego, mówię to, co Bóg mówi do nas. Narodzie wstrętny. Dlaczego? Bo nie wykonujcie, bo przyjmujecie wzorce tego świata. Oczywiście, jeżeli ktoś nie przyjmuje, to chwała Bogu. Oczywiście, jeżeli nie przyjmuje, są te jednostki, to chwała Bogu. Ale większość przyjmuje te wzorce tego świata, przyjmuje i idzie się radzić Boga ekronu Belzebuba. Dlatego jest narodzie wstrętny. Zanim przyjdzie ten gniew Pana, zanim to się zadzieje, to ja Cię ostrzegam, Bóg mówi, bo Cię kocham, bo Cię chcę ratować. Szukajcie Pana wszyscy pokorni ziemi. Tu jest jeszcze pewien bardzo ciekawy element. Szukajcie pokorni. Widzicie to? Nie tylko, że wierzący, ale pokorni. To jacy? No tacy, z którym Bóg jest. Pamiętacie Izajasza? Jestem z tym, który jest pokorny i skruszony duchem. I 51 psalm, który się korzył Dawid, to samo, pewne myśli podobne tam były zawładnięte. Że Bóg jest z tym, nie opuścisz tych, którzy są pokorni, tych, którzy są skruszeni. Ty nie opuścisz ich. Ty jesteś z nimi. Cały czas i dlatego, zobaczcie, i to jest powiedzenie do kogo? Do tych pokornych, czyli jeszcze wyżej. Nie tylko do wierzących, ale jeszcze do pokornych. Wszyscy pokorni ziemi, którzy wypełniacie Jego prawo. Wow! Do wszystkich, którzy odzwierciedlacie charakter Boży i chcecie odzwierciedlać charakter Boży. Szukajcie Boga. Dlatego słuchajcie, im kto się bliżej Boga, tym jeszcze mocniej będzie Go szukał. A im kto się dalej, to tym mniej będzie miał potrzeby szukania Boga. Więc to jest ta zasada. Im jestem bliżej Boga, to tym jeszcze bliżej będę, bo będę widział moje niedoskonałości, będę widział, jak mi dużo brakuje. Dlatego jeszcze gorliwiej, żarliwiej będę przyjmował do serca Boga, żeby On mnie zmieniał, bo mam problem grzechu we mnie, bo mam problem zepsutej natury. To jest zepsute źródło. Ja mam problem zepsutego źródła, a nie tylko to, co wypływa ze źródła. To, co wypływa, to jest tylko konsekwencją zepsutego źródła, bo źródło jest zepsute, więc to wiadomo, wszystko, co wypływa, to jest też zepsute. No, oczywiste. Ale Bóg chce zmienić to źródło i dlatego mówi, dlatego trzeba pokutować i szlifować, żeby On mógł zmieniać to źródło, żeby mógł oczyszczać to źródło. No właśnie o to tu chodzi. I dlatego w Sofoniaszu jest napisane ci, którzy wypełniacie Jego prawo, czyli inaczej odzwierciedlacie Jego charakter. Szukajcie Pana dopóki, a ja jeszcze pamiętacie z Izajasza 55, szukajcie Pana dopóki jest blisko, prawda? Albo dopóki daje się znaleźć. Pamiętacie? 6, 7 tam werset, czy 8. Dopóki da się znaleźć, to Go szukajcie. Dlaczego? Dlatego, że czas łaski już mija. I niedługo nie będzie czasu łaski, nie będzie już szukania Boga, bo już Go nie będzie. Duch Święty zostanie zabrany i już jest pozamiatane. Ten, kto jest brudny, niech się brudzi, a ten, kto jest czysty, niech się oczyszcza dalej. Już nastąpi
albo zbawienie, albo potępienie. I nie będzie już żadnych innych możliwości. Pamiętajcie. Żadnych innych możliwości. Więc dlatego teraz jest ten czas, dlatego zanim wyjdzie dekret, zanim jeszcze, no, jeszcze trwa czas łaski, dlatego jest napisane, szukajcie sprawiedliwości. Zobaczcie, szukajcie sprawiedliwości, szukajcie pokory. Może ukryjecie się w dniu gniewu Pana. Słuchajcie, szukajcie czego? Sprawiedliwości, szukajcie pokory. Pokorni ziemi, szukajcie pokory. Sprawiedliwi, szukajcie sprawiedliwości. Z jeszcze większym natężeniem, dlatego że odwrotnie jest, słuchajcie. Ci, którzy uważają się za bardzo sprawiedliwych, bo polegają na swojej sprawiedliwości, oni już nie muszą szukać, prawda? Pokutować nie muszą, no bo przecież są uświęceni. Nie muszą szukać pokory, no bo przecież w ich mniemaniu są pokorni. Naprawdę? Więc Biblia mówi odwrotnie. Zanim przyjdzie dzień, macie szukać teraz pokory, uświęcenia, macie szukać. I to jest bolesne, będzie to w zależności od naszego poddania, chęci się poddania Bogu. Raz będzie bardziej bolesne, może mniej nieraz. Im z czasem będziemy zwyciężać, to tym mniej bolesne to będzie dla naszego ego, dla naszego ja, które musi być kształtowane. Wiem coś o tym, bo Bóg moje, ja też kształtuję. Po prostu i w cierpliwości, i w tym, i myślicie, że to nie jest bolesne? To jest bolesne. I będzie. Ale Bóg chce to wszystko zmienić. Słuchajcie, chce nam dać charakter swój, czyli perłę. Chce, żebyśmy się stali perłami, oszlifowanymi diamentami, czystymi perłami. Taki Bóg w nas widzi. On wiarą widzi i on nas kształtuje. On w tym kierunku. A nigdy ociosywanie nie jest proste, łatwe, lekkie, przyjemne, wygodne. Jeżeli myślisz, że takie powinno być, no to jesteś zwiedziony. Teraz zobaczcie. Szukajcie Pana jeszcze raz. Wszyscy pokorni ziemi, którzy wypełniacie Jego prawo, szukajcie sprawiedliwości, szukajcie pokory. Może ukryjecie się w dniu gniewu Pana. Może. No to znaczy może. Ano może, dlatego że człowiek jest taki, że w każdej chwili może się wycofać, prawda? My wiemy, my mamy wolną wolę i możemy się wycofać w każdej chwili. Czyli idziemy do zbawienia, ale możemy się w każdej chwili pod różnymi czynnikami możemy się wycofać. Także dlatego to jest bardzo ważne, żebyśmy to, kochani, zrozumieli. W każdej chwili może nastąpić odwrót. I dlatego jest mu, że może ukryjecie się w dniu gniewu Pana, bo może skorzystacie z tego mojego zaproszenia. A bardzo mało osób, a resztka skorzysta. My wiemy o tym, prawda? Resztka z całego świata skorzysta z zaproszenia Boga. I oni będą zbawieni. Oni się ukryją w dniu gniewu Pana. To tylko resztka. Dlatego Bóg mówi, może ukryjecie się. Nie, że on nie jest pewny swojego misji, bo on jest Bogiem. On to, co wykonał, to jest pewne, czyli na krzyżu cały plan zbawienia. To jest stuprocentowe, to jest jak skała, a nawet bardziej niż skała, bo to Bóg uczynił. Ale nie jest pewne, jak my do końca się zachowamy. On oczywiście przewiduje i on zna przyszłość, Bóg. Nie reżyseruje, ale przewiduje. I on zna, ale my nie znamy. I my nie wiemy, co się z nami jeszcze zdarzy. Wiesz, możesz powiedzieć, jestem zbawiony, przejdę. Piotr też tak mówił, Panie, ja z Tobą pójdę. Nagle kur zapiał 3 razy i się go zaparł. Taki był chojrak. I my też możemy być takimi chojrakami, a nagle się okaże w praniu wszystko. Tak jak Piotr. Później musiał płakać, później musiał odwracać to, ale my już nie będziemy mieć tej szansy, bo to już jest ostateczność. I tu już tej szansy nie będzie. Piotr jeszcze miał, ale my już nie. Bo czas łaski się kończy. Czas łaski się kończy. I wracając do drugiej Księgi Królewskiej, kochani, dlatego tak ważne jest, że my nie możemy nigdy ufać drugiemu człowiekowi ślepo. I tak jak tam było, po prostu i Bóg dlatego woła do nas, narodzie taki, ukuszcie się przede mną, szukajcie pokory, szukajcie sprawiedliwości, szukajcie wypełnienia. Ci, którzy wypełniają się prawo, to jest celowo zaznaczone, którzy macie ten charakter, szukajcie. Ja mówię do tych ludzi. Bóg nie mówi do świata. Do ludzi, którzy tego nie mają, którzy nie są pokorni i tak dalej, bo oni nie są, to no nie do nich.
nie wypełniają jego prawo i tak dalej. I oczywiście wielu by chciało, żeby tak było, no bo wiecie, te słowa są bardzo niewygodne, prawda? My nie lubimy takich słów, jak ktoś tam mówi, ty wstrętny człowieku, prawda? Narodzie wstrętny. Bo, ale ten naród wstrętny Bóg kocha. Ale dlaczego on mówi narodzie wstrętny? Żeby wstrząsnąć tym narodem. Wstrząsnąć, bo on kocha ten naród, on chce zbawić ten naród, ale on musi wstrząsnąć, musi być terapia wstrząsowa, bo bez terapii wstrząsowej ani rusz. My sami wiemy, że czasami w naszym życiu też jest potrzeba terapia wstrząsowa i Bóg też dokonuje takiej terapii wstrząsowej, bo inaczej nie ruszymy. Inaczej nie ruszymy z miejsca. No tacy jesteśmy. Wszyscy. Jesteśmy tak ułomni, tak grzeszni, tak zepsuci. I Bóg, a nasze serca są podstępne bardziej niż cokolwiek innego. Tak? Biblia mówi wyraźnie. Nic nie można tutaj dodać ani ująć. Tak to jest. To jest ta prawda. Goła prawda cała, bez jakichś pięknych szatek. A jeżeli już są szaty, to prawda jest właśnie w szatach sprawiedliwości. Ona jest ubrana w szaty sprawiedliwości. Dlatego tę sprawiedliwość szukajcie, bo na ziemi będzie problem ze sprawiedliwością. Sprawiedliwość będzie położona na łopatki. Och, wołanie o miłości to będzie wszędzie. Ojej, tej spirytystycznej będzie wołanie. Dzisiaj mamy ten czas. Ale sprawiedliwości, oj! A prawdziwa miłość zasadza się na sprawiedliwości, a sprawiedliwość na prawdziwej miłości. Bo to jest charakter Boga. Jest miłością i sprawiedliwością i świętością. Jest to ze sobą związane i nie ma tutaj... Sama sprawiedliwość to jest koszmar jakiś, bo jak człowiek samą sprawiedliwość swoją stosuje, to jest może być bardzo, bym rzekł, okrutny w tym. A jeżeli samą miłość, to może być właśnie taki liberalny, pogłaszczę po głowie, iść nad przepaść, spadnie i będzie fajnie. No, więc nie ma mowy, musi być to i to Boże i wtedy jest całokształt. I świętość jeszcze do tego, świętość dochodzi jako zespolenie tych dwóch, te trzy. No dobrze, ale kochani, idąc dalej, i powiedzieli mu, tak mówi Pan, ponieważ wysłałeś posłańców, aby radzić się Belzebuba, Boga Ekronu, jakby nie było Boga w Izraelu, któremu można pytać o jego słowo, z tego powodu złoża, na którym się położyłeś, nie wstaniesz, ale na pewno umrzesz. Zobacz, i powiedział mu, zobaczcie, to jest niesamowite, czyli przyszedł Eliasz do niego, stanął przed nim i mu to powiedział wprost w oczy. I umarł więc zgodnie ze słowem Pana, które wypowiedział Eliasz. A ponieważ nie miał syna, królował w jego miejsce Joram, w drugim roku Jorama, syna Jehoszafata, króla Judy. A pozostaje dzieje Achazjasza, które czynił są zapisane w księdze kronik królów Izraela. Czyli mamy ten moment bardzo ważny dla nas. Także co się zadziało? A no właśnie tak. I teraz mamy inny moment, będziemy czytać za chwilę. Mamy drugi rozdział i w drugim rozdziale, słuchajcie, są takie słowa. Kiedy Pan miał unieść Eliasza wśród wichru do nieba, Eliasz wyruszył z Elizeuszem z Gilgal. Eliasz powiedział do Elizeusza: proszę, zostań tu, bo Pan posyła mnie do Betel. Elizeusz odpowiedział: jak żyje Pan i jak żyje Twoja dusza, nie opuszczę Cię. Przyszli więc do Betel. Dlaczego takie dziwne słowa, jakby Eliasz tam później dalej mówi, że opuść mnie, to była co? Próba dla, właśnie jaka próba? Dla Elizeusza. Czy on rzeczywiście ufa Bogu i wie, że jak Bóg do niego powiedział, to on nie opuści choćby serce? A przecież mógłby opuścić, prawda? No przecież Eliasz powiedział mu, mogę cię opuścić, a może faktycznie Bóg tak powiedział, no może ja się przesłyszałem, prawda? I tak dalej. No opuszczę tego Eliasza, naprawdę? No jakby mu wtedy przekazał? Jakby go zmienił? Jak? Jeżeli on by się wycofał tak szybko. No, nie zmieniłby go. Po prostu nie przyjąłby inaczej swojego powołania. No bo Eliasz by został zabrany, a jego by nie było tam. Nieudzielony by mu był ten duch, o który go prosił zresztą. Słuchajcie, to jest bardzo istotne. Dlatego mimo tych przeciwności, zobaczcie, ile tych przeciwności, zobaczcie, do każdej miejscowości. Wtedy synowie proroku przyszli, Betel, wyszli do Elizeusza i zapytali, czy wiesz, że Pan dzisiaj zabierze Twojego Pana z nad Twojej głowy? Odpowiedział, wiem, lecz milczcie. A Eliasz ponownie powiedział do Elizeusza, proszę, zostań tu, bo Pan posyła mnie do Jerycha, prawda? I później jest podobna sekwencja, później w szóstym. Eliasz znowu powiedział mu, proszę, zostań tu, bo Pan posyła mnie do Jordanu.
Zobaczcie, trzy razy, to jest też ciekawe, trzy razy była próba dla niego, dla Elizeusza. I on co powiedział? Ja jestem przy tobie i koniec. Gdzie ty pójdziesz, ja idę. Nie ma mowy. Nie ma mowy. I Bóg nieraz też daje nam przeszkody właśnie takie, żeby zatestować naszą wiarę. I jeżeli przetestuje tą wiarę, no to chwała Bogu, bo ona będzie coraz mocniejsza. Ale jeżeli przegramy i się wycofamy, to niestety wiara pyk. A my możemy dalej uważać, że wierzymy, no bo wierzymy, bo coś robimy, bo słuchajcie, uświęcenie to jest zmiana naszego charakteru. Te nasze naleciałości, przekleństwa z dzieciństwa, różne inne rzeczy, które były, które się działy w naszym życiu, albo jeszcze dalej, w całym naszym życiu, to wszystko Bóg chce zmienić. Wszystkie nasze bariery, wszystkie chropowatości naszego charakteru. I On, to jest uświęcenie prawdziwe. A co mi da, że ja polegam na tym, że ja wierzę? Czyli co? Czyli ja wyznaję jakieś tam zasady, ale same zasady mnie nie zbawiają. Bóg musi mi przekształcić mój charakter. Te same zasady to jest zbawienie z uczynków. Jeżeli ja polegam na moich zasadach, bo ja wierzę, tak sobie powiem, a stan mojego serca jest taki, jaki jest, to nie myśl, że będziesz zbawiony. To nie myśl, że będziesz zbawiony. Ja też nie będę zbawiony, jeżeli będę polegał na wyznawanej wierze, a nie na stanie serca. I Bóg chce zmienić i oszlifować nas. Jeszcze raz wracam do tej myśli bardzo ważnej. Chce nas przekształcić i chce nam dać piękny charakter swój na miejsce naszego ohydnego. I dokonuje tej zmiany, ale ta transformacja nie jest prosta. I nieraz my szybko uciekamy, no bo po co się męczyć, prawda? Po co się stresować, lepiej sobie przetłumaczyć, przeargumentować, że to nie jest Boże. No, no pewnie możemy, ale jak słyszałeś na początku słowo, to jak Bóg powiedział raz, to powinieneś usłyszeć dwa razy. Jeżeli nie usłyszałeś dwa razy, to znaczy, że coś z swoją wiarą jest nie tak. Bo słuchajcie, mi Bóg powiedział na początku, jestem tu, gdzie jestem, bo Bóg mi powiedział raz, a ja usłyszałem dwa razy, jak to Dawid mówi. Wiecie, co to znaczy usłyszeć dwa razy? Znaczy, że to jest ugruntowane we mnie. I choćby tysiące przeszkód było na mojej drodze, ja i tak wiem, że Bóg by mnie powiedział tak jak wtedy. A nie, że powiem nagle, nie, Boże, wiesz co, pomyliłeś się faktycznie, no tyle przeszkód jest, to znaczy, że to nie jest Twoja wola. Tak? No to życzę Ci powodzenia wtedy. Jak macie Bóg zmienić? Nie zmienicie. No bo Mu nie dajesz szansy. Przykro. Ale jak Mu dasz, no to Cię zmienia. I to jest bolesne, ale Cię zmienia i chwała Mu. To jest uświęcenie. I teraz zobaczcie. Ciągle to było, a on stał, Elizeusz stał jak skała. Przy Eliaszu on wiedział, bo on wiedział, co mu Bóg powiedział, usłyszał dwa razy. Usłyszał to dwa razy. Prorok, ten, który został przez lwa rozszarpany, niestety nie usłyszał dwa razy. On usłyszał raz. I zrobił, co zrobił. Czyli co zrobił? Zwątpił w to, co słyszał. To, co słyszał na początku, zwątpił w to, że to już nie obowiązuje, teraz już jest co innego. Bo usłyszał może i głos szatana, bo szatan wtedy też bardzo chętnie przychodzi i mówi, wiesz, nie, to tam bzdura. Bo to na tym polega zwiedzenie. Nie, to tam wymyśliłeś sobie coś, po prostu to już jest przegrane i tak dalej, daj se spokój z tym, tak? I ty myślisz, że to słowa Boga są, prawda, wtedy. No Boga tego świata, zgadza się. Ale zapominasz, że to nie są słowa Boga prawdziwego. Boga tego świata. I słuchasz Boga tego świata. A On już Cię poprowadzi. Oj, On Cię bardzo dobrze poprowadzi. On lubi prowadzić ludzi. Oj, bardzo lubi do śmierci. O tak, tak. Do śmierci. No bo jest ojcem śmierci. Ojcem kłamstwa. Zwiedzenia. Jak takiemu ojcu ufasz? No to tak masz. Pamiętajcie, Jezus powiedział taką zasadę. Według Twojej wiary Ci się stanie. Jaką wiarę masz, tak Ci się stanie. I nas kształtuje, ja wiem, że nieraz to jest nie jest łatwe, jak mówię, to jest bolesne, to jest ciężkie. Nieraz na granicy jesteśmy, a myślicie, że ludzie nie doświadczali? Na granicy życia byli tak doświadczani, że nawet życie było na szali położone. To co my mamy, słuchajcie? To, co my teraz przechodzimy, to jest nic w porównaniu do tego. A tamci ludzie nawet życie swoje kładli na szali. I zwyciężali. Więc trzeba się zastanowić, i usłyszeć dwa razy, jeżeli coś mi mówi Bóg, to ja mam mieć pewność, że to mu powiedział Bóg do mnie, a jeżeli Bóg powiedział, to ja usłyszałem dwa razy, ja się z tego nie wycofuję, choćby mi tysiące osób stanęło, albo tysiące przeszkód na drodze. To nie ma znaczenia, dlatego że ja wiem, że Bóg mi to powiedział. No.
I Bóg powiedział, tu jestem, gdzie jestem. Bóg mi powiedział drugi raz, później mnie przekonał w innej sprawie. Też jestem tam, gdzie mam być. I wiem, że Bóg mnie przekonał. Niezależnie od tysiące innych rzeczy, które jeszcze będą albo nie będą. Bo ja usłyszałem to dwa razy. Bo ja wiem, że Bóg to do mnie powiedział. Bo ja wiem, że to nie szatan do mnie powiedział, tylko Bóg. A jeżeli nie wiesz, kto do ciebie mówi, czy Bóg, czy szatan, no to znaczy się, że powinieneś pokutować i zbliżyć się do Boga, bo nie wiesz sam, kto do ciebie mówi. Owce znają głos swego pasterza. Tak jest w Biblii napisane? Tak. Jezus mówi wyraźnie o tym. Więc jeżeli nie znasz głosu swego pasterza, to znaczy, że coś jest z twoją relacją z Bogiem nie tak. I nieważne, co ty sądzisz, albo sam o sobie, to jest nieistotne. Po prostu chodzi o to, że z twoją relacją coś jest nie tak. I musisz pokutować i musisz taką nawiązać relację, żebyś był pewien, że to do ciebie powiedział pasterz, a nie ciągle się zastanawiał, albo się wycofywał, bo sam do końca nie wiesz, a czy to szatan, a czy to Bóg. Jeżeli nie wiesz, a to nie znasz głosu swojego stwórcy. Oczywiście my się uczymy cały czas. Ja też się uczę tego głosu. To nie jest tak, że ja już go super znam. Nie. Ja w pokorze to wiem, bo jestem prochem. Jestem prochem. Ale mówię te zdecydowane te słowa, bo Bóg mi daje tą zdecydowaność. Nie dlatego, że jestem pyszny i dumny. Nie. Ja wiem, jakim jestem prochem. I dlatego właśnie się trzymam tak Boga. I słuchajcie, i tak się rzeczy działy, aż w końcu doszedł temat. Od 8 wersetu. Wtedy Eliasz wziął swój płaszcz, zwinął go i uderzył nim wody, a one rozdzieliły się obydwie strony, tak, że przeszli obaj po suchej ziemi. Czy macie tu... co macie tutaj? Przejście narodu Izraelnego przez Morze Czerwone, prawda? Mojżesz uderzył też, lasko powiedział, prawda? I się roztopiło. Eliasz uderzył tym i się roztopiło. Wiecie, co to jest za symbol? To jest symbol, że teraz też te wody się rozdzielą, czyli ci ludzie, prawda? Bo wody są symbolem ludzi, narodów. One się rozdzielą, a my przejdziemy zwycięsko. Ci, którzy mają przejść, nawet jeżeli będę musiał oddać życie moje, za Boga, to też zwycięsko przejdę. Ja jestem w tej grupie ludzi. To nie jest tak, że ja muszę przejść suchą nogą i ani mi włos z głowy nie spadnie, aczkolwiek jest napisane, że Bóg tak może uczynić. Ale jeżeli nawet mi spadnie ten włos, w sensie, że mnie zabiją, to ja jestem i tak w tej grupie tych ludzi, którzy przejdą przez to Morze Czerwone. Przechodzą z suchą stopą, bo zwyciężyli ten świat szatana, wszystko co złe. Demony i tych występnych ludzi, oni zwycięzcami są. Dlatego to rozdzielenie jest tak ważne, że Eliasz uderzył, bo pokazał nogę. On rozdzielił te wody. Te wody się rozejdą, bo Bóg panuje nad tym wszystkim. Pamiętajmy, psalm 93 sobie poczytajcie. Tam jest bardzo mocny psalm, który pokazuje, właśnie bardzo króciutki, ale bardzo mocny, że Bóg króluje. To miejcie to w pamięci zawsze, takie psalmy, żebyście wiedzieli, że Bóg zawsze króluje, choćby najgorzej było. Bo teraz jeszcze tego może tak nie pojmujemy, ale jak jeszcze nawarstwią się doświadczenia, jeszcze coraz ten ucisk będzie się powiększał, to zobaczycie, jak to będzie nam przydatne to słowo. Oj, będzie bardzo, bo możemy wątpić, że Bóg nami kieruje. Oj, możemy, a szatan wtedy będzie przychodził, będzie nas rąbał, drwa, aż będą lecieć wióra. Po prostu. I wtedy nam będzie potrzebne to słowo ugruntowane, że Bóg jest Panem tego całego i ja się nie wycofuję. Ja dwa razy usłyszałem, ja do końca mojego życia się nie wycofam. Nawet jeżeli mam cierpieć, umrzeć, ja się nie wycofam. Bo ja wiem, gdzie ja idę. Ja wiem, gdzie ja idę i co mam osiągnąć. Wiesz, gdzie idziesz i co masz osiągnąć? Naprawdę wiesz? Więc jeżeli naprawdę będziesz wiedział, to będziesz się trzymał Boga i przejdziesz. Ale jak nie naprawdę będziesz się trzymał, to ulegniesz. Wcześniej czy później. Więc dlatego, żeby tego nie było, mamy się trzymać do Boga i dlatego te słowa. Zobaczcie, uderzenie, rozdzielają się wody, Bóg zwycięży zawsze, rozejdą się te wody, choćby nawet były potężne, głębokie wody, prawda? Choćby bunt tych narodów był coraz większy, choćby było kotcią na ziemi, ucisk nie wiadomo jaki, to Bóg nas przeprowadzi przez Dolinę Cienia Śmierci. To jest ta obietnica, wody się rozdzielą. Zobaczcie, to jest niesamowite. Tak samo tam, tak samo tutaj. Bóg da ratunek zawsze, bo jest Bogiem. Bo jest Bogiem. Czyli zwyciężymy, to jest ta obietnica zwycięzca. Słuchajcie, to rozdzielenie tych wód. Idziemy dalej, zobaczcie. A gdy przeszli, Eliasz powiedział do Elizeusza, proś o to, co mam dla ciebie uczynić, zanim będę od ciebie zabrany. Elizeusz odpowiedział, proszę, niech spocznie na mnie podwójna część twojego ducha. My, jako lud Boży,
mamy prosić Boga, żeby tak spoczęła na nas ta część Eliasza. Dlatego, że dzisiaj mamy robić takie same reformy, tak samo głosić wszyscy. Poza już, jak mówię, kto będzie powołany konkretnie, jako ten prorok, jako w tym duchu i w mocy Eliaszowej, jako ten trzeci, to my wszyscy też jesteśmy Eliaszami. I mamy w mocy iść i mamy ogłosić temu światu sąd, to co się dzieje, to wszystko. Tak jak Elizeusz. Poproś mnie o tego ducha i co mu powiedział Elizeusz? Ja cię proszę o co? Niech spocznie na mnie podwójna część twojego ducha. Podwójna część. Im więcej prosisz, tym więcej zyskujesz. A wiecie dlaczego Elizeusz to powiedział? Bo Bóg mu dał to objawienie i to utwierdzenie. On później to później w jego życiu było pokazane. Pamiętacie te strzały, co miał król Izraela tymi strzałami uderzyć, poprzęsnąć i tylko 3 razy. On się wkurzył na niego i powiedział, Elizeusz, to tylko 3 razy, to tylko 3 razy zwyciężysz. Dlaczego 5-6 razy tego nie zrobiłeś? Więc dlatego on wiedział, że on prosi o dużo, o więcej. Nie o mało, tylko o dużo. I my też mamy Boga prosić o dużo, bo jest w Jeremiaszu, pamiętacie, 33 rozdział jest napisane, że proś o wielkie rzeczy, a ja ci oznajmię, prawda? Proś o wielkie rzeczy. Proś o nie. Ja ci to oznajmę. Ty nie masz prosić o małe rzeczy, ty masz prosić o duże rzeczy. O wielkie rzeczy, bo całe zbawienie to jest wielką rzeczą, bo standardy Boże to jest wielka rzecz. Wszystko. Ty masz prosić o wielkie rzeczy, absolutnie nie małe. Niepospolite, tylko święte. Ty masz o takie rzeczy prosić. A ja ci to znajdę. No może nawet otwórzmy tego Jeremiasza na chwilę. Jak się znajdzie, to znajdzie ten tekst. Natomiast to jest 33 rozdział, ale to powinno się znaleźć, bo to jest początek 33, ile ja dobrze pamiętam, kochani. Natomiast na pewno to jest w tym sensie, jeżeli nie znajdziemy, no to nie, to zostanie moje słowo. Tam sobie sami ktoś znajdzie. O, właśnie, jest, zobaczcie. Od 2 wersetu. Tak mówi Pan, sprawca tego. Pan, który to ukształtował i utwierdził. Pan to jego imię. Wołaj do mnie, a odpowiem ci. I oznajmię ci rzeczy wielkie i ukryte, których nie znasz. My mamy wołać do Boga o rzeczy wielkie. My mamy wołać po prostu do Boga. I Bóg nam będzie oznajmiał wielkie rzeczy. Bo jego całe zbawienie to wielka rzecz. Pamiętajcie, kochani, to jest to. Wołaj do mnie, bo ja mam takie wielkie rzeczy. Ale wracając do królewskiej. Słuchajcie, czyli my mamy prosić o podwójną miarę ducha. Tak, my mamy prosić z całego serca o wielkie rzeczy. Boże, Ty przez nas dokonasz wielkich rzeczy. My nie mamy uderzyć tylko 3 razy. My mamy uderzyć 6 razy. 7 razy. Tymi strzałami. My mamy tak uderzyć. Nie patrzmy na małe rzeczy, ale na wielkie. Pamiętajcie, to jest bardzo istotna rzecz. Bo taką wiarę, jaką macie, tak uderzycie. On miał tylko 3 razy. Taką wiarę miał, a my mamy mieć wiarę na 6 razy, 7 razy. Żeby przejść przez wielki ucisk, musimy mieć taką wiarę. Doskonałą. 7 razy. 7 razy. Doskonałą wiarę, którą przyjmiemy od Chrystusa. On nam da i nas utwierdzi w tym. Zapieczętuje, jak mówiliśmy i tak dalej. Więc słuchajcie. I teraz co? On zaś powiedział, poprosiłeś o trudną rzecz, jeśli zobaczysz, gdy będę zabierany od ciebie, tak ci się stanie, lecz jeśli nie, to się nie stanie. Wtedy więc szli i rozmawiali, oto ogniste rydwan i ogniste konie oddzieliły ich obu. I Eliasz wstąpił wśród wichru do nieba. Elizeusz zaś zobaczył to i zawołał, mój ojcze, rydwanie Izraela i jego jeźdźcie. I nie zobaczył go już więcej. Chwycił swoje szaty i rozdarł je na 2 części. Zobaczcie. Symbol Eliasza jest bardzo wyraźny, prawda? Ci, którzy za życia doczekają, będą za życia zabrani w niebo. Jezus to pokazał na górze przemienienia, prawda? Tam był Mojżesz, który umarł, a później został zmartwychwzbudzony, bo by go tam nie było. No i drugi symbol to tych ludzi jest jeden, symbol takich ludzi, którzy umrą, a później, jeżeli my będziemy musieli oddać życie, to i tak zmartwychwstaniemy. Więc to jest symbol tego, ale jeżeli za życia akurat nie umrzemy, a po prostu za życia oczekujemy, no to będzie Eliasz. Eliasz, który nie doznał śmierci fizycznej, czyli fizycznej śmierci nie doznał, zwyciężył. I my też, wielu też będzie takich, którzy nie doznają śmierci fizycznej, bo Pan już powraca w chwale, w majestacie i tacy na pewno będą.
Natomiast i kto będzie, jak to, to jest do Boga należy, to jest Jego dzieło, więc nikt tu nie ma rozeznania, chyba że Bóg komuś objawił konkretnie, no to okej. Jeżeli nie, nikt nie ma rozeznania w tej materii. Kto, czy umrze i jest, będzie zmartwychwstany, czy za życia nie dozna śmierci tej fizycznej. Nie wiem, dlatego to nie do mnie należy, tylko do Boga. I teraz zobaczcie, ten symbol tego Eliasza, który jest właśnie zabrany w ognistych rumakach, prawda, bo tak to się przeważnie są pokazywane. Elizeusz też później, jak prosił do Gehaziego, żeby Bóg mu pokazał, prawda, że nas jest więcej, z nami jest tych więcej niż ich, to wojsko syryjskie, się okazało, że faktycznie ogniste rumaki tak samo, to było tak przedstawione, w taki sposób było to objawione, że właśnie jest ta potężna armia ognista, która zwycięży, która zwycięża zawsze. To jest armia Boga prawdziwego i ona jest zawsze zwycięska. I teraz tu, czyli co? Został zabrany, on dostał tego, bo widział go, czyli tak jak Eliasz mu powiedział, jeżeli zobaczysz mnie odchodzącego, dostaniesz to. I teraz też Bóg, słuchajcie, jeżeli zobaczycie prawdziwy swój stan, Ellen White jako duch proroctwa napisała tak, że musimy tak daleko poznać siebie, tak dalece, aby przez to poznać i wskutek tego poznania nastąpiła skrucha i pokuta, po prostu, czyli to jest właśnie to, co ma nastąpić. Tak daleko poznać siebie, żeby nastąpiła skrucha i pokuta, żebyśmy zrozumieli prawdziwy swój stan. Wtedy to będzie to zwycięstwo. Wtedy będzie tam brama do Ewangelii. To będzie to, co jest tak ważne. I dlatego on, zauważcie, zobaczył to, przyjął i na niego zszedł ten duch. I na nas też ma zejść, bo mamy też jak Eliasz iść i mamy dokonać tego samego dzieła. Wszyscy. Nie mówiąc już o tym Eliaszu, który będzie też powołany jako jeden człowiek, jako prorok. My wszyscy będziemy w mocy i w duchu Eliaszowej mamy też iść. I tu się nic nie zmienia. To jest dalej to samo, tylko tyle, że ten element tego proroka jest bardzo ważny, dlatego że jego lud, jak już wspominałem, nie robi tego, nie jest Eliaszami, bo nie wykonuje dzieła Boga. Nie wykonuje. A jeżeli to wykonuje jakieś tam jednostki tylko. Nie wykonuje, nie głosi turynieckiego poselstwa z mocą, z ostrzeżeniem dla całego świata, bo to jest niewygodne. Bo to jest niewygodne. Narażenie się na kpiny, szyderstwa, śmiechy i tak dalej, a może prześladowania, a może śmierć, no to nie, prawda? Nie, 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 Boże, to tam, wiesz, Ty mogłeś tak cierpieć na krzyżu i tak dalej za mnie, ale wiesz, ja to jestem z lepszej gliny lepiony i ja tak nie będę, prawda? Nie, bo to wiesz, Boże, no nie przesadzaj, prawda? No. Słuchajcie, niestety, ale takie jest podejście dzisiejszego chrześcijaństwa i ludu Bożego też w większości. Jestem z lepszej gliny lepiony. No. Ty jako Pan, Panów Królów, tak, Ty miałeś cierpieć za mnie, Ty miałeś mi dać zbawienie na krzyżu i tak dalej, ale ja to już nie. Ha, o, fajnie. Ciekawe. Słuchajcie, ja nie mówię, że ktoś tak mówi, ale tak się zachowuje. To jest forma zachowania. Ja tylko w słowa ubrałem formę zachowania. Formę zachowania. A czyny świadczą głośniej niż słowa. Ty możesz piękne słowa mówić, ale jak czyny twoje będą świadczyć co innego, to pamiętaj, to co świadczą czyny, to jest to. To jest ta prawda o tobie. Nie to, co ty mówisz, tylko to, co świadczą twoje czyny. Twój charakter. Nie to, co mówisz. Nie to, co mówisz. Dzisiaj piękne słowa są mówione. Ohoho, oratoryjne wręcz mogą być. Ach, o Bogu. To nie ma żadnego znaczenia dla Boga. Poddane sercem, to ma znaczenie, które pokutuje, które oddaje się mu, które się uświęca. Uświęca, to ma znaczenie. Usprawiedliwione, uświęcone. Pamiętajmy. I kochani, idąc dalej, zobaczcie. Elizeusz zaś zobaczył i mój ojcze, rydwanie Izraela, jego jeźdźce, prawda? To już czytaliśmy. I wziął płaszcz, czyli co? Wziął płaszcz, a synowie proroków, którzy byli w Jeryku, zobaczyli to naprzeciwka. A przepraszam. I wziął płaszcz Eliasza, który spadł, 14, spadł z niego, uderzył nim wody i powiedział, gdzie jest Pan Bóg Eliasza? Również, gdy on uderzył nim, wtedy rozdzieliły się na dwie strony i Elizeusz przeszedł. Zobaczcie. Elizeusz był pierwszym prorokiem, który był w mocy Eliaszowej szedł, ale my wiemy, że te główne typy to są trzy.
pierwszy Eliasz tu, drugi Eliasz, chociaż też w mocy Eliaszowej był i Elizeusz jako następca. Nie możemy o tym zapominać. Ale my dzielimy na te okresy tamten okres, prawda? Później okres przyjścia Jana Chrzciciela, przyjścia Jezusa jako Zbawiciela. Pierwsze przyjście Jezusa i drugie przyjście Jezusa też. Czyli to będzie trzeci. Trzech Eliaszów. Jeden oryginalny, prawdziwy, drugi i trzeci. Drugi jest związany z przyjściem, prawda? Jezusa pierwszym, a drugi z drugim. Tak to właśnie jest. Bóg zawsze będzie posyłał swoje sługi, jeżeli stan zdeprawowania jest wielki. A dzisiaj tak samo, chociaż ludziom się oczywiście zawsze wydawało, że wcale tak nie jest. I dzisiaj ludowi Bożemu też się wydaje, że wcale tak nie jest. Bo jest w tym śnie Laodycei, w tym śnie śmierci. Dlatego mu się wydaje, że jest inaczej. Że przecież o czym on gada? No przecież o czym on mówi? Przecież wszystko jest dobrze, prawda? No przecież fajnie jest, no. Ale w koło jest wesoło, prawda? No, no o co kama? O co chodzi? Niestety właśnie lud się Boży tak zachowuje. O co? O jemu? On tego nie widzi. On jest totalnie ślepy. On już tak daleko zaszedł, że jest totalnie ślepy na swój stan serca. Na to, że wykonuje dzieło szatańskie często, bo wzorce tego świata bierze. To jest dzieło szatańskie. Wzorce tego świata, bo szatan daje swoje wzorce tego światu. Jeżeli ja wykonuję wzorce świata, no to ja dzieło szatana wykonuję. No, no przecież to jest oczywiste. A kogo mam niby wykonywać? A Jezus nie powiedział słowa, że dobre drzewo wyda tylko dobre owoce? Nie ma możliwości, żeby dobre drzewo wydało złe owoce. Albo odwrotnie, złe drzewo wydało dobre owoce. Nie ma takiej możliwości. Złe drzewo zawsze wyda złe owoce, a dobre zawsze dobre. Tak Jezus powiedział. Nie ma innych możliwości. Albo tak, albo tak. Więc zastanów się, którym drzewem jesteś. Czy jesteś dobrym, czy jesteś tym złym, który ma pełno liści, a nie ma owoców. Czy jesteś drzewem, które może nie ma tak liści dużo, ale ma owoce też. Liście są po to, żeby zakryć, że nie ma owoców. Zawsze. To jest to wrażenie, ta iluzja zawsze, prawda? I Jezus, pamiętacie to drzewo, kiedy podszedł, ta iluzja była, no i on myślał, że są owoce, sięga, a tu żadnych owoców nie ma. I to jest większość chrześcijaństwa dzisiaj taką iluzję tworzy. Takich drzew pełnych liści, ale owoców nie ma. To jest tragedia. I to jest tragedia. A lud Boży podobnie. Wcale nie lepiej. Wcale nie lepiej, bo te wzorce tego świata przyjmuje. Nawróć się, ukorz i wołaj do Boga. Padnij na kolana, wołaj do Boga. Boże, przebacz mi to wszystko. Oczyść moje serce, bo ja chcę być Twój. Tak jak w filmie modlił się ten Luther. Jestem Twój, zbaw mnie. Jestem Twój, zbaw mnie. Oczyś mnie, zmień mnie. Boże, bo ja jestem grzeszny. Ja potrzebuję Ciebie jak spieczona, bardziej niż spieczona ziemia wody. Bardziej niż jeleń w zdroju chłodzącego. Ja tak potrzebuję Ciebie w moim życiu. I wtedy zwyciężysz, jeżeli otworzysz swoje serce, jeżeli będziesz szedł godnie, otwarcie i uczciwie, zwyciężysz. Jeżeli będziesz jak dziecko Boże szedł w godności, że jesteś dzieckiem Króla Królów, Pana Panów, Jego dziedzicem, Jego współdziedzicem Chrystusa, będziesz szedł godnie, będziesz szedł otwarcie, dlatego że twoje serce będzie otwarte, żeby Bóg cię cały czas kształtował i zmieniał, bo jesteś tylko uczniem, żadnym nauczycielem. I się wydaje, że ty już jesteś zapieczętowany nauczyciel. Nie ma takich. Chrystus jest tylko nauczycielem. I masz iść, jak? Masz jeszcze iść uczciwie. Przed samym sobą uczciwie i przed innymi. Że jest tak, jak jest. A my często, oj, jak my się oszukujemy. Ja widzę to. Ja widzę to, jak my lubimy się oszukiwać nieraz. Jak my zaprzeczamy. Mówimy, a to jest tak? Ktoś powie, a ty mówisz, nie, to nie jest tak. To jest ten brak uczciwości. Ale tak jest. Ale ty mówisz, nie, od razu mówisz, tak nie jest. No bo przed samym sobą się głupio przyznać, że a wiecie, no jak ja mogę być taki? No ja mam być doskonały, prawda? No. Jak ja mogę być taki? Boże, no chyba żartujesz. A właśnie taki jesteś. Każdy z nas. Taki, zepsuty. Całkowicie. Właśnie taki jesteś. Nie jesteś doskonały. Chociaż idziemy w tym kierunku. A to prawda. Idziemy. I uświęcamy się. Ale jak uważamy, że jesteśmy już doskonali. O, to mamy wielki problem. Oj. To jest tak zwany perfekcjonizm i nie ma szansy już dla nas.
że się nawróci. I teraz tak. I powiedział na niego, oto teraz, słuchajcie, i co się zrobiło? Też się rozdzieliły na dwie wody. Więc jeszcze raz, Eliasz i my też jako Eliasz, zobaczcie, ten, który wziął duch Eliasza, zrobił to samo. Bóg przeprowadzi nas i zwyciężymy. Tylko czy wierzymy? Nawet jeżeli oddamy życie, to też zwyciężymy. Jeżeli nawet będziemy cierpieć i tak dalej, to też zwyciężymy. Zwyciężymy to wszystko. I to jest najważniejsze. To jest najważniejsze. Nie to, co się z moim życiem stanie, tylko czy ja zostanę wierny do końca Jezusowi. Jeżeli jestem wierny teraz, zakładając, to czy ja będę cały czas wierny tak samo. Mało tego, ta wierność będzie wzrastać. Pamiętajcie, nasza gorliwość, wszystko to, co my mamy, nasza pokora, cokolwiek ma wzrastać w nas. Nie umniejszać się, tylko wzrastać. Czyli te standardy coraz większe mają się dziać w nas, a nie coraz mniejsze. No bo ten świat ma takie standardy, to u nas coraz mniejsze. Nie. Coraz większe mają być. Coraz żarliwiej mamy podchodzić do Boga. Coraz mocniej mamy prosić Go o zbawienie, o łaskę, o przekształcenie, bo jesteśmy tacy grzesznymi i potrzebujemy naszego kochanego Zbawiciela, który chce nam dać raj utracony. On nam to wszystko chce dać. On nam chce korony włożyć na głowę. On chce posadzić na tron. Jest to niepojęte. I teraz zobaczcie. I powiedzieli do Niego, oto teraz wśród Twoich sług jest 50 dzielnych mężczyzn. Proszę, niech idą i niech szukają Twego Pana. Może Duch Pana uniósł go i spuścił na jakąś górę albo w jakąś dolinę. Lecz On powiedział, nie posyłajcie. A gdy tak nalegali aż do uprzykrzenia, powiedział, poślijcie. Posłali więc tych 50 mężczyzn, którzy szukali przez 3 dni, lecz nie znaleźli go. Widzicie teraz? A gdy wrócili do niego, bo przebywał w Jerychu, powiedział do nich, czyż nie mówiłem wam, nie idźcie? Słuchajcie, tu jest podany taki pewien wzorzec, że czasami możemy tak zamęczać Boga, prosić Go o coś, On wcale tego nie chce. On nie chce nam dać, bo wie, że to nie jest dla nas. Ale my Go tak będziemy prosić, że w końcu przyzwoli. Ale po co? Żebyśmy oprzytomnieli. I takim klasycznym przykładem, przypomnę, jeszcze jest kobieta, która tak prosiła, ja to czy gdzieś czytałem, czy słyszałem, tak prosiła, żeby była dar proroctwa miała, tak prosiła Boga, tak mu się uprzykrzała, że w końcu Bóg, dobra, to przyśnił jej się taki sen, że już odechciało jej się tego daru. I tak samo tutaj. Tak się uprzykrzali Elizeuszowi, tak mu się dzieli. Słuchajcie, pisze tak, że a gdy tak nalegali aż do uprzykrzenia. Wyobrażacie to sobie? Oni nie powiedzieli raz, on powiedział, ale wiecie dlaczego tak się dzieje? Bo nie ma wiary w nas. Bo gdy była prawdziwa wiara, to gdy on powiedział, przecież mieli już dowód, że na niego spoczął duch Eliasza, prawda? Czyli jest prorokiem powołanym na miejsce Eliasza i teraz on mówi, nie posyłajcie. A oni i tak swoje. A oni i tak swoje. Czy nie jest w naszym życiu też tak często? Może być, że Bóg mówi tak, a my i tak swoje. Bóg mówi tak, a my i tak swoje. I możemy uprzykrzać się, uprzykrzać, aż w końcu dostaniemy. Pamiętacie, jak Michałasz powiedział przy królu tam Jehoszafacie, co z Achabem się złączył tam wtedy, co razem mieliśmy na wojnę, co Achab zginął tam zresztą. To co? Powiedział. Że widziałem rozproszone Izrael. O, to źle mówi tylko. I ten wysłannik tego króla poszedł do niego do więzienia i powiedział, tylko mów dobre rzeczy. A on powiedział, dobra. I stanął przed królem i powiedział, tak, fajnie ci się powiedzie i poszczęści. No bo to chciał usłyszeć król. On nie chciał usłyszeć prawdy. On chciał usłyszeć kłamstwo. To, co łech chce, ucho. I nie jest tak czasami, że my też mamy coś takiego, że chcemy usłyszeć kłamstwo, bo to jest bardziej dla... bo mamy nastawiony umysł na kłamstwo, a nie na prawdę. A prawda jest taka, która nam się nie mieści w naszych szablonach. I my ją wtedy odrzucamy, bo ona się nie mieści w naszej głowie, ta prawda. Nie jest tak? Nie może tak być? Nie mieści się i dlatego my odrzucamy to. Zobaczcie, uprzykrzanie się Bogu to jest jedna, a później właśnie takie to. Czy ja wam nie mówiłem? Przecież ja wam to mówiłem. Przecież ja wam to powiedziałem. A wy dalej swoje. Dlatego to jest ostrzeżenie dla nas. Kochani, jak Bóg mówi, albo przez proroka, albo przez tak, to
Błogosławieni ci, którzy słuchają tych słów. Którzy nie robią po swojemu. Usłyszą, ale ja i tak swoje zrobię. No, słuchajcie, za Ezechiela było tak, że się spotykali pięknej muzyki, jakby też bodajże, poczekajcie, 33 Ezechiela, otwórzmy na chwilę. Pamiętacie ten fragment, co taki aż muzyka piękna, po prostu jakby poezja wręcz była, ach, a i tak szli i robili swoje. Tak, to jest to. Końcówka 33. Zobaczcie, od 30 wersetu. Ale co do ciebie, synu człowieczy, synowie twego ludu często rozmawiają o tobie przy murach i w drzwiach domów i mówią jeden do drugiego, każdy do swego bliźniego. Chodźcie i posłuchajcie, co za słowo wyszło od Pana. Wow! Kto by tego nie chciał, nie? Żeby ludzie rozprawiali o proroku, żeby, wiecie, żeby po prostu mówili mu o nim i żeby szli jeszcze, mówili, co Pan ma nam do powiedzenia, prawda? Wow, jakie to wspaniałe! No przecież kto by tego nie chciał, ale czytamy dalej. I przychodzą do ciebie tak, jak zwykł przychodzić lud, zasiadają przed tobą jak mój lud, jak mój lud. I słuchają twoich słów, ale ich nie wypełniają. Wow. Tylko taki szczegół. Oj, bardzo ważny. Nie wypełniają. Oni słuchają, przychodzą, ale nie wypełniają. I to jest obraz nas wszystkich. To jest obraz, słuchajcie, tej Laodycei. Przychodzą, ale nie wypełniają. Przychodzą na nabożeństwa, słuchają tysiące kazań, innych wykładów i dalej robią swoje. Ale nawet mówią, nawet polecają sobie i dalej się nie uświęcają, nie poddają swojego serca Bogu. Dalej tego nie robią. Tysiące kazań, będą chodzić na nabożeństwa wszystkie, będą pięknie działać, charytatywnie w zborze, a może nawet jeszcze inaczej, może będą funkcje pełnić, wow, odpowiedzialne i tak dalej. Nadal nie poddają swojego serca Bogu. Nadal nie wypełniają tych słów. Mówią, chodźcie, posłuchajmy Słowa Bożego. I to samo dzisiaj jest uznawane za wielkie uświęcenie. Jak ktoś da ci wykłady, jak ktoś pójdzie na nabożeństwo, on jest przykładnym chrześcijaninem poddanym Bogu, prawda? Bo on pójdzie tu, on zrobi tu, zrobi, o, bo jest charytatywnie, działa, piękne rzeczy robi. A może działać nawet w Afryce charytatywnie, jak oglądałem film koszmarny człowieka, który, ten kaznodzieja z karabinem, czy jakoś tak to się nazywał, ten film już nie pamiętam, który no, taki nawrócony był, z więzienia wyszedł, później się nawrócił, zaczął misję zakładać, pomagać murzynom, aż w końcu się wkurzył, złapał karabin, bo nie mógł wytrzymać, jak tamci mordowali jedni drugich i zaczął mordować tych. I zaczął wykonywać to samo dzieło szatana. Ale on był przekonany, że wykonuje Boże. I wiecie co? I ci wszyscy ludzie, ci chrześcijanie też, wow, jaki uświęcony człowiek, no bo przecież tak charytatywnie pomaga. A że zabija, drugim odbiera życie. A czy to takie ważne, że łamie przykazanie? Przecież nie obowiązuje przykazania, prawda? Możemy się zabijać i przecież to jest uświęcone przez Boga, ale charytatywnie pomaga. Papież Franciszek to powiedział. To jest największy wyraz miłości. Pomoc charytatywna ludziom. Wow! A nie musi prawa stosować, prawda? Dzisiaj taki świat jest. Nie muszę prawa stosować Bożego charakteru. Nie! Ważne, że pomagam charytatywnie. To jest największa miłość, prawda? No. I teraz właśnie takie zasady panują. Zasady tego świata. Zasady tego świata. I teraz przychodzą i nie wypełniają. Mało tego, zobaczcie. Mają bowiem miłość na ustach, lecz ich serce podąża za niegodziwym zyskiem. Jak jest napisane, Jezus powiedział, że wargami mnie tylko wyznajecie, prawda? Pamiętacie te fragmenty? Jezus powiedział w kazaniu, może nawet na górze, wargami mnie tylko, że później, już nie powiem dokładnie w którym miejscu, wargami mnie wyznajecie. Tylko wargami. Mój lud mnie wyznaje tylko wargami. Nie sercem, wargami. Bo serce jest ich daleko ode mnie. I to jest ten przykład. Oni podążają za zyskiem, za tym światem, za tymi wzorcami, ale przychodzą tłumnie, wow! I zobaczcie, co dalej jest. Oto jesteś dla nich jak urokliwa pieśń. Wow, jakie cudowne to on mówi rzeczy.
który ma piękny głos i cudownie gra. Słuchajcie. Słuchają bowiem Twoich słów, ale ich nie wykonują. Słuchajcie, te słowa są przepiękne, prawda? Laj, jakby grał na strunach, śpiewał i oni przychodzą. Ach, jakie cudowne. Ale odchodzą, są tacy sami. I teraz zobaczcie. Lecz gdy to nadejdzie, co? Gniew Boży i skończy się czas łaski. Dekret śmierci wyjdzie. To, co w Sofoniaszu pamiętacie? Narodzie wstrętny. Gdy to nadejdzie, oto nadejdzie, wtedy poznają, że prorok był pośród nich. Niestety, wielu przekona się, że prorok był pośród nich. Eliasz też pośród nich był. Kiedy to się stanie? Oni to rozpoznają, ale to będzie dla większości, niestety, będzie to koniec. Już nie będzie możliwości nawrócenia. Skończyło się. Więc dlatego, kończąc, kochani, to jest mój gorący apel, że pamiętajmy, Bóg pragnie, abyśmy byli pełni nawróceni i abyśmy byli odważni, szli pod prąd z przeszkodami, abyśmy, każde przeszkody to były wyzwania dla nas, a nie uciekali jak tchórze. Przed każdą przeszkodą argumentują sobie tam różnie i nie wykonali dzieła Boga. Gdyby tak apostołowie robili inni, nigdy by nie wykonali dzieła Boga, bo by tchórzliwie uciekli przed tamtym. No przez zagrożenie życia było, wow, cierpienia, to były dopiero schody, prawda? No przecież mogli sobie przeargumentować bardzo prosto. Bardzo prosto. Ja mówię teraz o zasadach, kochani. Jest to dla wszystkich nas, bo to wszystkich nas to dotyczy. Wszystkich. Nie argumentujmy sobie, tylko idziemy z mocą Pańską. Idziemy do przodu. Idziemy, bo dwa razy usłyszeliśmy na początku, że zostaliśmy powołani, jesteśmy tu, gdzie jesteśmy, w tym miejscu, gdzie jesteśmy, ale mamy być dalej. Bo Bóg, to nie chodzi, że mamy statycznie stać w miejscu, bo będziemy się cofać, wtedy będzie regres. Ale mamy iść do przodu. Dlatego, kochani, niech Bóg będzie uwielbiony. Niech będzie Mu chwała za to. Pamiętajcie, te słowa są konkretne. Jeszcze raz na końcu powtórzę. Idźcie za Chrystusem, padnijcie na kolana i módlcie się gorąco. Popatrzcie na Jego życie, jakie On miał. Co On zrobił dla nas, dla Ciebie. Co zrobił Jezus. Przeanalizuj, co On zrobił tak naprawdę dla Ciebie. I wtedy Ty tak samo poddaj się Bogu tak, że dla Niego by tak samo. Tak samo pójdziesz w Jego ślady. W Jego ślady. Bo wielu nie chce iść w ślady Jezusa. Wielu. Właśnie szybko się wycofując, nie chcę, bo te ślady są niewygodne. Niewygodne. O, a ja jestem nauczony wygody na tym świecie. Wygodnie żyć. Wygodnie super mieć. Wszystko poukładane. Szufladki. A Bóg przyjdzie, rozwali szufladki. Już niedługo porozwala te szufladki. Już teraz nas pomału przygotowuje do tego. I nie będzie żadnej szufladki. Jak się znajdziesz wtedy? Jak się odnajdziesz wtedy? Jak wszystkie szufladki Ci Bóg powywraca i nie będziesz miał żadnej ułożonej swojej? Pamiętaj o tym. Pamiętaj o tym. Niech Bóg będzie uwielbiony na wieki wieków. Teraz, kochani, pomódlmy się. Chcę skłonić głowę. Ukochany, najdroższy Zbawicielu, niech będzie Ci chwała za te mocne słowa dla każdego z nas. Żeby po prostu były słowami, które są jak miecz obosieczny. Będą przeszywać nasze serca i zbliżać do Ciebie. Abyśmy stali jak skała przy Tobie. Abyśmy nigdy nie zrezygnowali. Boże, abyśmy jak skała byli i Panie wiedzieli, dwa razy słyszeli to i szli do przodu jako armia Twoja. Szli, Panie, choćby trupy po bokach leżały, bo Panie, my będziemy szli do przodu. I mamy oddawać Tobie chwałę i cześć za wszystkie doświadczenia, jakiekolwiek, wielbić Ciebie, a nie odwrotnie. Narzekać, czy psioczyć, czy szemrać. Ale mamy Cię wysławiać za to. Tak jak Ellen White miała doświadczenia, tak samo i my. Boże, żebyś nas kształtował. Niech Tobie będzie zawsze chwała. Boże, na wieki wieków.